No. Nie bez widzenia tego było. Tak, wykasowanie. Nie, nie, nie. Tu trzeba przyciskać. O, nie, tak, tak, tak. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. To samo dotyczy protokołu, jeżeli nie ma uwag, to głosujemy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Przepraszam bardzo, protokołu poprzedniej sesji. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, zaproszeni goście. W ostatnim czasie sesja, która się odbyła 30 czerwca, były realizowane uchwały Rady Miejskiej, które zostały podjęte na ostatniej sesji, jak i również wcześniejsze też uchwały, które Rada podejmowała. Jeżeli chodzi o kwestie informacji międzysesyjnej, tutaj chcę powiedzieć, że trwają przede wszystkim zadania, są realizowane zadania wynikające z podejmowanych wcześniej przez Radę Miejską uchwał o zabezpieczeniu środków i pozytywnym rozpatrzeniu dofinansowań z różnego tytułu. I chcę powiedzieć tak, na tą chwilę trwa realizacja zadania modernizacji infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Korczyn. To jest termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Korczynie. Przede wszystkim to zadanie polega na wykonaniu nowego centralnego ogrzewania, instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej. Dodatkowo ocieplenie tego budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, jak i również ocieplenie ścian sali gimnastycznej gimnazjum, bo byłem gimnazjum, jak i również wykonanie stolarki okiennej w tym budynku. Wartość zadania w wyniku postępowania przetargowego to jest blisko 2 miliony złotych, bo dokładnie 1 962 tysiące złotych.
Wykonawcą tego zadania jest firma budowlana, zakład remontowo-budowlany Andrzej Rysiński z Buzka-Zdroju. Trwają prace pomimo poślizgów wynikających z różnego tytułu. Te prace trwają, oczywiście instalacja centralnego została wykonana. Obecnie trwa docieplenie przede wszystkim tutaj dachu na szkole podstawowej, jak i również wykonywana jest przede wszystkim izolacja termiczna sali gimnastycznej, jak i również szkoły podstawowej. Przede wszystkim tutaj kolejne zadanie w ramach inwestycji to jest w wyniku postępowania przetargowego trwa nadbudowa budynku szatniowo-administracyjnego. Dokładnie chodzi o klub sportowy Wisła Wyborczy. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta to jest firma usługi remontowo-budowlane Krzysztof Parnak Sempichowa. Wartość zadania 1 450 000 zł. Jak wspominałem wcześniej, tam trwa przede wszystkim nadbudowa i wykonanie połaci dachowej, dach dwuspadowy, który zabezpieczy budynek przed takimi zjawiskami, które dzisiaj występują. Niestety budynek jest zalewany, jest nieszczelny dach i dzisiaj, jakby powiedzieć, w tym roku te prace zostaną zakończone. Kolejne zadanie to jest remont budynku OSP w Nowoli. W wyniku przetargu firma wyłoniona to jest zakład remontowo-budowlany Jarosław Olesiński. Wartość zadania to jest 300, ponad 60 tysięcy złotych. Prace przede wszystkim polegają na wykonaniu nowej przestrzeni zaplecza w remizie OSP Podnowoli, przede wszystkim poprzez węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne, jak i również przestrzeń do spotkań mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców wsi Podnowola. Już ta formuła tutaj, jak w większości, remiz jest utrzymana, czyli działalności OSP Podnowola, ale również działalności mieszkańców poprzez różnego rodzaju aktywność właśnie w tych pomieszczeniach remizy. Prace w tym roku zostaną oczywiście zakończone i mam nadzieję, że te prace, które dodatkowo były wykonane, czyli tam zmiany też również sposobu użytkowania pomieszczeń u strażaków, usprawnią przede wszystkim i poprawią estetykę i funkcjonalność tego obiektu. Kolejne zadanie, które jest realizowane tutaj ze środków, w tym przypadku środków Unii Europejskiej, to jest termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Brzoskowie, jak i również OSP w Starym Toczyniu. Wniosek, który gmina składała już będzie półtora roku, prawie dwa lata będzie mijało o termomodernizację tego obiektu. Udało się w wyniku przetargu wyłonić wykonawcę. Wykonawcą tego zadania jest firma Zakład Remontowy Andrzej Olesiński Buzka-Zdroju. Przede wszystkim termomodernizacja to ocieplenie ścian budynków, przede wszystkim ocieplenie tutaj też również połaci dachowych, tam gdzie te również audyty energetyczne tego wymagały, wymiana bądź instalacji centralnego ogrzewania. Ten zakres, Szanowni Państwo, w wyniku dokumentacji projektowej przede wszystkim jest realizowany. W tym roku będzie wykonana termomodernizacja tych budynków. Już część jest widoczna gołym okiem tych prac na zewnątrz. W środku oczywiście prace trwają. Zadanie jest wycenione przez firmę z Buzka-Zdroju za kwotę 1 611 000 zł. Oczywiście dodatkowo chcę przy tej okazji powiedzieć, że to są środki Unii Europejskiej i dofinansowane oczywiście ze środkami pochodzącymi z Polskiego Ładu. Bez tych środków z pewnością nie udałoby nam się udźwignąć tych inwestycji. Wcześniejsze inwestycje też są realizowane w ramach środków Unii Europejskiej, mówię o szkole podstawowej w Nowym Korczynie, z dofinansowania środków własnych gminy, jak i również Polskiego Ładu. W przypadku klubu sportowego to jest większość środków pochodzących z dofinansowania Polski Ład, Podnowola też również większość środków pochodzących z Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie realizowane i też była poprzedzone to zadanie było procedurą przetargową,
To jest przebudowa Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Kotrzynie. Wykonawcą tego zadania jest Spółdzielnia Rzemieślnicza Spustka Zdroju. Wartość zadania to jest ponad 2 miliony złotych, bo dokładnie 1 197 000 złotych. I to jest zadanie samych prac budowlanych, czyli 2 miliony prawie 200 tysięcy złotych to są same prace budowlane. Oczywiście już widać też również dzisiaj osoby przemieszczające się w okolicach Domu Kultury czy Ośrodka Zdrowia. Już widać też te prace na zewnątrz, bo jest wybudowana kolejna kondygnacja w tym budynku, jak i również już jest wykonane zadaszenie tego obiektu. Prace oczywiście w środku cały czas trwają. Tam jest gruntowna przebudowa, tak naprawdę zupełnie budynek zmieni funkcjonalność, a przede wszystkim zmieni swoje oblicze, bo wszystkie instalacje, czyli elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, woda, kanalizacja, to wszystko, Szanowni Państwo, jest przedmiotem inwestycji. Zyskujemy przez to również kolejne nowe przestrzenie do działalności kulturalnej, jak i również wcześniej wspomniałem tutaj nazwa sama Biblioteka Centrum, czyli również, jak powiedzieć, też również ta działalność Biblioteki Gminnej będzie zwiększony potencjał. Też również, tak powiedziałem, zyskamy nowe przestrzenie. Dofinansowanie do tego zadania to jest również środki unijne w wysokości 500 000 złotych. Pozostała część środków to jest środki pochodzące z Polskiego Ładu, które gmina Nowy Kotrzyn umiejętnie tutaj skutecznie pozyskała środki rządowe Polski Ład. Zadanie ma być też w tym roku wykonane, jeżeli chodzi o wyposażenie firmy wyłonione zostały, jak i również nagłośnienie, jak i również sprzęt audiowizualny. Wszystkie te komponenty, które uzupełniają wyposażenie, też również są w wyniku postępowania przetargowego wyłonione i będą oczywiście sukcesywnie wchodziły na plac budowy. Kolejny temat to jest przede wszystkim przebudowa infrastruktury drogowej. Chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy trwa przebudowa różnego rodzaju zadań związanych z poprawą właśnie bezpieczeństwa. W wyniku postępowań przetargowych między innymi trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukowice. To jest przebudowa muru oporowego w miejscowości właśnie Żukowice, gdzie ten odcinek drogi, dokładnie chodzi o skarpę, jest zabezpieczany, jak i również wykonywane części rowu, jak i również odwodnienia od tego odcinka drogi. W wyniku przetargu wykonawcą tego jest firma usługi koparką ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski z Badrzychowic. Wartość zadania 1 228 000 złotych. Zadanie bardzo trudne do wykonania, przede wszystkim warunki atmosferyczne, jakie tam towarzyszyły ostatnie te deszcze, które były, usytuowanie terenu, skarpa, budynki wybudowane w gospodarstwie tam akurat, gdzie ta droga u podnóża tego gospodarstwa tak naprawdę przebiega, no Szanowni Państwo, wymaga naprawdę tutaj dużej sprawności, a przede wszystkim analizy i dokumentacji, wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową. Mam nadzieję, że szczęśliwie to zadanie zostanie wykonane i rozliczone. W tym roku oczywiście ma być wykonane. Kolejny odcinek w ramach środków pozyskanych będzie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostków do Wełnina. W wyniku postępowania przetargowego firma Dylmex ze Staszowa będzie realizowała to zadanie. Tam chodzi o poprawę bezpieczeństwa poprzez zmianę nawierzchni. Okazało się, że również ten odcinek, który był przez kilka lat wcześniej wykonywany, warunki glebowe, podłoże niestety niedopasowane, wydaje się, parametry. Zmieniamy inną technologię, te przełomy, jak i również odcinek będzie przebudowany tak, aby na kolejne lata służył. Wartość zadania to jest 606 000 złotych. W tym roku oczywiście to zadanie zostanie wykonane. Kolejny odcinek drogi, który jest realizowany, to jest odcinek miejscowości Winiary. Tutaj odcinek 360 metrów bieżących. Firma, która została wyłoniona w wyniku przetargu, to jest przedsiębiorstwo Dylmek ze Staszowa. Wartość zadania 584 000 złotych. Tu przede wszystkim to jest odcinek Winiary Górne, Winiary Dolne. Będąca Pani Radna na sali i już Pan Sołtys wie dokładnie, który to jest odcinek, jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe. Kolejny odcinek drogi to jest
Droga w miejscowości Piasek Wielki, blisko kilometrowy odcinek drogi, wykona również firma Dynmek ze Staszowa. Wartość tego zadania to jest 750 tysięcy złotych, 158 zł. Oczywiście jak i w wcześniejszym zadaniu, jak i w tym, oczywiście te prace się rozpoczęły, trwają i w tym roku zostaną zakończone. Oczywiście w wszystkich tych przypadkach są to nawierzchnie asfaltowe. Z kolejnego zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym została w wyniku też przetargu wyłożona firma wykonawcza na budowę linii napowierzchnej oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw w tej części, która jest z jednego punktu świetlnego obsługiwana, jak i również montaż zaprojektowany, oczywiście wcześniej to było dokumentacją wykonana, wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Parchocin. Tutaj taki wartość tego zadania to jest 146 tysięcy złotych. Zadanie pod nazwą Parchocin 1 dotyczy się to w szczególności Błonia w miejscowości Parchocin. Tutaj ktoś Państwa uszczegółowie, jak się dojeżdża od drogi powiatowej Grodniki Rataje do Błonia, to jest prawa część miejscowości Parchocin. Oczywiście tutaj Pani Radna, jednocześnie sołtys wie, że też dokumentacja była wykonywana i jeszcze nie uzyskała, jak powiedzieć, na tamtym etapie pozwolenia i zgody na budowę ze względu na Wody Polskie. Jest wykonana już dokumentacja prawomocna, pozwolenie na budowę jest w drugiej części miejscowości Parchocin wzdłuż drogi powiatowej, aby to oświetlenie zostało wykonane. No, mieszkańcy Parchocina akurat przez tyle czasu, jakby powiedzieć, w jakiś sposób inny sobie radzili. Mam nadzieję, że środki, o które wystąpiliśmy już, za chwilę o nich powiem, mam nadzieję, że również do nas spłyną. Jeżeli chodzi o to zadanie, wykonawcą tego zadania jest firma usługi elektrycznej Elmix Paweł Doktor z Łęki. Wartość, tak powiedziałem, zadania blisko 150 tysięcy złotych. To zadanie zostało już wykonane, zgłoszone do odbioru. Trwają prace, procedura odbiorowa jest i kolejne zadanie to jest w ramach poprawy bezpieczeństwa, to jest dostawa maszyn, urządzeń komunalnych. Szanowni Państwo, do gminy dotarły maszyny, które były przedmiotem wniosku o dofinansowanie poprawy działalności komunalnej, zwiększających również bezpieczeństwo na drogach publicznych, mam tu na myśli drogi gminne, i między innymi dotarły takie maszyny jak ciągnik wcześniej 150 koni firmy Case, ciągnik kolejny, który dotarł, już jest na placu komunalnym, został zarejestrowany dokładnie w ubiegłym tygodniu. To jest ciągnik mocy 65 koni, też również firmy Case. I kolejne urządzenia to jest głowica kosząca, kosiarka bijakowa, piła do cięcia gałęzi, pług do odśnieżania duży, pług do odśnieżania mały, posypywarka ciągnikowa, przyczepa dwuosiowa, paletowa, przyczepa budowlana tandem, to ta przyczepa pierwsza to jest 8-tonowa, ta druga budowlana 15-tonowa. Jeżeli chodzi o wysięgnik wielofunkcyjny, też również, który będzie służył do przycinania gałęzi, do przede wszystkim tutaj koszenia poboczy, rowów, jak i również dodatkowo została zakupiona zamiatarka zawieszana do ciągnika. Wykonawcą tego zadania i wszystkie sprzęty trafiły do gminy w wyniku tego przetargu, które było ogłaszane. Wartość tego zadania to było 1 702 074 zł. Dostawcą tych sprzętów jest firma handlowo-usługowa Kisiel z Górna, która w wyniku przetargu została wyłoniona. Szanowni Państwo, przy tej okazji chcę powiedzieć, że sprzęt przede wszystkim, który dotarł, ma poprawić, mam nadzieję, że tak będzie, poprawić bezpieczeństwo przejazdów dróg gminnych, niejednokrotnie pozarastanych poboczy, nieutrzymywanych, jakby powiedzieć, jeżeli chodzi o ten pas drogi w odpowiednim stanie, zwiększy z pewnością przejazdność dróg w okresie zimowym. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie za chwilę widoczny. Na tą chwilę on oczywiście nie wyjechał jeszcze w 100% na drogi ze względów na szkolenie pracowników.
To są zupełnie nowe sprzęty, które dotychczas przez gminę, przez pracowników urzędu nie były działalności komunalnej, nie były, jakby powiedzieć, nigdy w posiadaniu. Nie mamy takich doświadczeń, żeby wyjechać i jesteśmy szkoleni przez firmę Pronar. Bo w większości urządzenia tak naprawdę w 100% są to, oprócz ciągników, są to firmy Pronar, pracownicy zakładu produkcyjnego właśnie firmy Pronar szkolą naszych pracowników z obsługi tych urządzeń, aby były one przede wszystkim bezpiecznie użytkowane, a mamy tą świadomość, użytkowane w przestrzeni publicznej, w ruchu drogowym, tym bardziej musimy odpowiednio tutaj tą wiedzę przyswoić. Ale z pewnością będziemy widoczni, tutaj mieli Państwo okazję, radni czy sądnicy, też część, która była ostatnio na spotkaniu w sprawie tutaj polterów wodnych, zobaczyć, zapoznać się z tym sprzętem, który gmina posiada. Jest to naprawdę duży potencjał. Jeżeli chodzi o zadania kolejne, chcę przede wszystkim tutaj powiedzieć, że podpisaliśmy z firmą informatyczną, wyłoniliśmy wykonawcę na dostawę sprzętu informatycznego oraz usługi szkoleniowe w ramach konkursu, do którego gmina ubiegała się, cyfrowa gmina, wartość zadania to jest 115 blisko tysięcy złotych. Do gminy trafił nowy sprzęt komputerowy, który ma na celu usprawnienie pracy i zabezpieczenie tej pracy też również pod kątem informatycznym Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie. Ten projekt, jak powiedziałem, jest dofinansowany ze środków zewnętrznych. Gmina w konkursie uzyskała dofinansowanie. Kolejne zadania, chcę powiedzieć tutaj, to jest infrastruktura drogowa. W miejscowości Sępików powstaje kolejny odcinek drogi tutaj w ramach środków pozyskanych przez gminę, środków unijnych, program rozwoju obszarów wiejskich. To jest przede wszystkim odcinek w Sępichowie, Winiarach, Wiślickich, w Ostrowcach, jak i również odcinek Kawęczyn-Górnowola. Te zadania też również były poprzedzone wcześniej złożeniem wniosku. Chcę zastrzec, że wniosek był składany w konkursie. To nie tak, że gmina złożyła i się należy, tylko przede wszystkim w wyniku analizy, w wyniku konkursu punkty oczywiście udało nam się zdobyć i dlatego te odcinki miały taką punktację, żeśmy się tutaj mocno natrudzili, Państwo radni, które odcinki mogłyby uzyskać dofinansowanie. Załapaliśmy się jako gmina o dofinansowanie, ale tak naprawdę te odcinki dróg były wykonywane ze względu na punktację, którą staraliśmy się jak największą uzyskać, żeby ściągnąć te środki do gminy. Remont drogi Kawęczyn-Górnowola to jest blisko 870 metrów bieżących drogi. Oczywiście ten odcinek tutaj powstanie firma jest wyłoniona w przetargu, firma Dylmex wykona za kwotę ponad 500 000 zł, dokładnie 529 000 zł. Odcinek od Górnowoli w kierunku Kawęczyna, Państwo radni, Pani Sołtys z Kawęczyna wie, który to jest odcinek, będzie wykonany, firma podpisała z nami już umowę. I myślę, że niedługo będzie ta droga wykonana, oczywiście droga w asfalcie. Kolejny odcinek drogi to jest w miejscowości Sępików, tam jest blisko 300-metrowy odcinek przed miejscowością Sępików, Pan Radny, jednocześnie są dwie, który odcinek jest wykonywany. Tutaj firma Tech Bud Marzena Dękiewicz z Połańca wykona tą drogę za kwotę blisko 240 000 zł. Dodatkowo w wyniku tutaj przede wszystkim analizy i prac, które się rozpoczęły już budowlanych, zostanie wykonane jeszcze odwodnienie, przepusty dodatkowe pod drogą, która usprawni przede wszystkim funkcjonowanie tego odcinka, przede wszystkim zabezpieczy na kolejne lata, odwodni drogę i utrzyma ją przez długie, mam nadzieję, lata. Droga jest przede wszystkim również technologii wykonana na końcu w asfalcie. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to jest Winiary Wieślickie. Tu odcinek też Pani Radna, Pan Sołtys wie, o który odcinek chodzi. Blisko 400-metrowy odcinek drogi powstanie za 290 blisko tysięcy złotych. Też również firma z Połańca, Tech Bud Marzena Przemkiewicz wykona ten odcinek. I też w tym roku umowa już jest podpisana i prace się rozpoczęły. Kolejny odcinek drogi, który jest wykonywany, to jest miejscowość Ostrowce, odcinek taki łączący drogę krajową 79 z drogą powiatową
Ostrowce Kawęczyn. To jest odcinek o długości blisko 230 metrów bieżących. Też również firma Skołańca wykona ten odcinek za blisko 190 tysięcy złotych. Te prace też również się rozpoczęły, trwa przebudowa tego odcinka drogi. Do tej pory oczywiście ta droga była drogą w kategorii drogi polnej, można powiedzieć, trochę usypane było kamienia, a dzisiaj będzie to droga asfaltowa. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, trwa procedura przetargowa na świadczenie usług w zakresie odbioru transportu odpadów komunalnych. Szanowni Państwo, chcę przypomnieć, że w wyniku umów, które posiadaliśmy, kończy nam się umowa na odbiór odpadów komunalnych od naszych mieszkańców. Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych na kolejny rok budżetowy i na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że wpłynęły 4 oferty z firm, które dotychczas realizowały zadania w części oczywiście, bo dwie firmy, które dotychczas jedna firma, która nie świadczyła usług, też taką ofertę złożyła. Trwa badanie tych ofert. Chcę tylko powiedzieć przy tej okazji, oczywiście jeżeli spełnią te wszystkie wymagania formalne procedury przetargowej, to najkorzystniejszą ofertą jest firma Ekotek Wiśniewski ze Stopnicy. Firma, która, jakby powiedzieć, dała najniższą cenę, to jest 271 tysięcy złotych, 674 zł. To jest najkorzystniejsza oferta, która została złożona w tym przetargu. Kolejne zadanie to przede wszystkim chcę powiedzieć odnośnie tutaj też również przetargu, który został rozstrzygnięty. To jest dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy. Też również w wyniku postępowania przetargowego przewoźnicy złożyli te oferty, bo ich było kilku. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów na terenie terenie gminy, rok szkolny 2023-2024 i rok szkolny 2024-2025, czyli na 2 lata przetarg został ogłoszony. Kwota najniższa 372 800, to jest przede wszystkim firma Wojciech Kaczmarczyk Przewóz Osób. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, to przede wszystkim w wyniku naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski gmina złożyła wniosek o dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Akurat ten odcinek w tym roku dotyczy Brzoskowa, w ubiegłym roku, przypomnę, było to w Gwiniarach wykonany odcinek drogi w asfalcie. W tym roku wniosek złożyliśmy w miejscowości Brzosku, dokładnie chodzi o przysiłek pod lesie i dofinansowanie, które otrzymałem, podpisaliśmy z panią skarbnik umowę w wysokości 56 tysięcy złotych. Będzie ta droga wykonana w technologii asfaltu. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj to zadanie wykonać do końca jeszcze tego roku. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, chcę poinformować, że w ramach porozumienia, w ramach umowy z parafią w Starym Korczynie rozpoczęła się przebudowa odcinka działki, która stanowi własność parafii w Starym Korczynie. Będzie to utwardzenie działki placu, który stanowi dojazd do plebanii w Starym Korczynie, jak i również gmina również na swojej działce wykona odwodnienie, przepusty, zjazdy na posesję drogi od drogi powiatowej w Starym Korczynie do remizy w kierunku kościoła parafialnego i w kierunku oczywiście plebanii. Te, Szanowni Państwo, zadania są wykonywane dzisiaj. Rozpoczęły się już, są wykonywane przez firmę Dynmex ze Staszowa. Koszty całkowite, Szanowni Państwo, i tutaj środki, są to środki własne gminy, to jest 255 tysięcy złotych. Oczywiście jest to uzupełnienie inwestycji, która trwa dzisiaj w miejscowości Stary Korczyn. To jest przebudowa drogi Winiary Stary Korczyn. To zadanie zostanie w tym roku wykonane. Ostatnia nawierzchnia została do położenia asfaltu. Gmina w uzupełnieniu realizuje to zadanie, aby też również, jakby powiedzieć, położyć warstwy asfaltu prowadzące, tak powiedzieć wcześniej, do kościoła i do tutaj plebanii.
Kolejne zadanie, które jest zrealizowane, Szanowni Państwo, to chcę poinformować, że został złożony wniosek przez gminę do edycji kolejnej Polskiego Ładu. Chcę poinformować, że gmina złożyła wniosek na kwotę 6 800 000 zł. Wniosek dotyczący modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, ale również stacji uzdatniania wody. To jest główny punkt. Główny punkt, ale przede wszystkim dodatkowe te elementy towarzyszące do tego wniosku. 6 800 000, aby dołożyć do środków, które już mamy w dyspozycji. Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych 3 650 000 zł na modernizację SUW-u. Dwukrotnie ogłaszaliśmy przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody. Niestety oferenci, którzy składali oferty, oferty przewyższają nasze możliwości finansowe. Tutaj gmina złożyła wniosek do Polskiego Ładu na tą kwotę z nadzieją na to, że dofinansowanie otrzymamy do modernizacji stacji, która jest niezbędnym elementem funkcjonowania tutaj przestrzeni publicznej, zapewnienie i zabezpieczenie dostawy wody naszym mieszkańcom. Modernizacja jest konieczna, aby spełnić przede wszystkim parametry, ale również ilość wody produkowanej. Wspominałem to na komisjach, na sesjach. Jako gmina zaopatrujemy się, Szanowni Państwo, w 100% przez naszą stację uzdatniania wody w Nowym Korczynie, pomimo różnych, tak powiedziałem tutaj, różnych perturbacji. Chcemy zwiększyć możliwość produkcji wody, poprawić parametry, jak i również zwiększyć to bezpieczeństwo. Bez środków zewnętrznych z pewnością tego nie udźwigniemy. Mam nadzieję, że pozytywnie wniosek zostanie rozpatrzony i będziemy mogli modernizować stację. Dodatkowo wniosek, który złożyliśmy, to jest wniosek jeszcze na poprawę infrastruktury drogowej. Wniosek opiewa na kwotę 2 105 000 zł. W tym wniosku zawierają się odcinki, kolejne odcinki dróg na terenie gminy, jak i również sprzęt, dokładnie rempak, który będzie służył dodatkowo do tego sprzętu, który już jest zakupiony, aby nie przewozić tych gałęzi, tych wszystkich wyciętych zakrzaczeń, aby, mam nadzieję, że do nas ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, aby ten sprzęt na miejscu przede wszystkim rozdrabniał te wszystkie gałęzie, te wszystkie odrosty i mógł być przewożony w miejsce w zależności od potrzeb. Jeżeli to będzie firma, która będzie zainteresowana rębkami, to będziemy oczywiście sprzedawać. Jeżeli będzie inne zapotrzebowanie, to będziemy to składować, ale przede wszystkim nie będziemy wozić tych gałęzi po terenie gminy, gdzie szukać miejsca na, jakby powiedzieć, odkładanie. To jest, Szanowni Państwo, to jest wniosek, który opiewa w sumie na, tak powiedzieć, 8 900 000 zł wspólnie ze środkami, które się ubiegamy, bo złożyliśmy na 8 800 wniosek o dofinansowanie środków zewnętrznych. Niedługo, najprawdopodobniej jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, będzie rozstrzygnięcie. Liczymy na to, że gmina Nowy Korczyn tutaj dostanie dofinansowanie. I tutaj, jakby powiedzieć, chcę poinformować przy tej okazji, że gmina złożyła wnioski wcześniej pozytywnie rozstrzygnięte na Polski Ład, na zabytki. Po raz kolejny była kolejna edycja. Złożyliśmy wnioski dotyczące się parafii w tym przypadku w Starym Korczynie, jak i również w Piasku. Dwie parafie wcześniej otrzymały dofinansowanie po 500 000 zł. To jest parafia w Strożyskach i parafia w Nowym Korczynie. Będziemy procedować, będziemy tutaj podejmować uchwały związane z dofinansowaniem do tych parafii. Gmina zaszczega, gmina była wnioskodawcą, gmina będzie też w części oczywiście realizowała te zadania, które wynikają z programu renowacji zabytków. Wnioski dotyczące się Piasku i Starego Korczyna opiewamy na kwotę 400 000 zł. Dodatkowo chcę poinformować, że zgłosili się do nas wnioskodawcy
prywatni, bo tak program przewidywał. To jest dom Długosza, kwota 150 tysięcy złotych, wnioskowana wartość dofinansowania. Tak tutaj osoby zainteresowane złożyły zapotrzebowanie do gminy, jak i również renowacja ścian sklepienia i posadzek, piwnic, dworu, winiara. Prywatny właściciel tego zabytkowego wejścia złożył na kwotę 500 000 złotych na dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Oczywiście, jak powiedziałem, że w najbliższych pewnie tygodniach będzie rozstrzygnięcie tego konkursu i będziemy też wiedzieli, czy gmina kolejne środki pozyskała. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie do utylizacji azbestu. I szanowni Państwo, tutaj pozytywnie w części przynajmniej wniosek został gminy Nowy Korczyn rozpatrzony. Dokładnie chodzi o dofinansowanie w wysokości blisko 173 tysięcy złotych. Gmina pozyskała. Będziemy oczywiście z tym w kontakcie z naszymi mieszkańcami, którzy kwalifikują się według wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do utylizacji azbestu. I tutaj jesteśmy w kontakcie, pracownicy urzędu są, jakby powiedzieć, w kontakcie z tymi osobami, które będą miały możliwość wymiany przede wszystkim utylizacji azbestu, który jest na terenie gminy Nowy Korczyn. Ilości są bardzo duże, potrzeby też, dlatego że blisko 500 000 złotych mamy potrzeby na dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do utylizacji azbestu. Czekamy oczywiście, mam nadzieję, że gmina Nowy Korczyn będzie sukcesywnie miała możliwość pozyskania tych środków. Zważywszy na to, że duża część gospodarstw również dostała dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego w gospodarstwach tutaj rolnych i też również, jakby powiedzieć, ta ilość jeszcze się zwiększa. Jeżeli chodzi o tutaj program Czyste Powietrze, chcę przypomnieć, zasygnalizować, że gmina Nowy Korczyn w ramach porozumienia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi punkt konsultacyjny Czystego Powietrza. Kilkadziesiąt gospodarstw skorzystało z tego programu przez gminę. Wnioski pozytywnie rozpatrzone. Kilka milionów złotych na teren naszej gminy już trafiło z tego funduszu i tutaj zachęcam Państwa z audycją danych do rozpropagowania tej informacji, żeby nasi mieszkańcy mogli korzystać z tego programu, tak naprawdę, który jest, ewaluuje, dlatego że zmienił też również swoje wytyczne, kryteria i kolejna grupa osób może z tego programu móc korzystać. Kolejne informacje między sesjami, to chcę poinformować, że został złożony tutaj w porozumieniu, tak naprawdę wniosek został opracowany przez kierownictwo, przez pana kierownika i współpracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Został ogłoszony nabór i wniosek, oczywiście odpowiedzieliśmy na ten nabór złożeniem wniosku do asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Tutaj kwota, którą gmina ubiega się, to jest 2,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo, czyli zapotrzebowanie naszych mieszkańców. Wnioski, które spływają do Ośrodka Pomocy Społecznej, jest coraz większe. Niestety, osoby, które w jakiś sposób są same, też mają te odpowiednio różnego rodzaju stopni niepełnosprawności, którzy się kwalifikują do pomocy asystenckiej, składają to zapotrzebowanie. 2,5 miliona złotych to jest bardzo dużo, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby w przeliczeniu na przypadających opiekunów, asystentów dla tych osób. Mam nadzieję, że pozytywnie, to jest która pani czwarty rok, mamy nadzieję, że będziemy również beneficjentem jako gmina. Mam nadzieję przy tej okazji, że mieszkańcy dostrzegają pomoc też również gminy, włączając się w ten program. Chcę powiedzieć, że nie wszystkie gminy korzystają z tego programu. Jako gmina Nowy Korczyn byliśmy pierwsi na powiecie Buskim, złożyliśmy wniosek i byliśmy prekursorem i dopiero w drugiej edycji było parę gmin, które korzystały z tego programu. Jeżeli chodzi o kolejne zadanie, chcę poinformować, że gmina złożyła wniosek, jest w fazie oceny wniosek o poprawy bezpieczeństwa, tutaj mam na myśli pożarowego, przeciwpowodziowego. Gmina złożyła wniosek dotyczący zakupu 2 samochodów lekkich dla OSP Nowy Korczyn, jak i również samochodu dla OSP Błotnowola. Wartość zadania to jest ponad 1 000 000 złotych. Samochody,
które żeśmy zawnioskowali, miałyby służyć przede wszystkim jako samochody ratownicze, lekkie, do akcji, które na co dzień są wykonywane przez jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Chcę powiedzieć tylko tyle. Tutaj do Państwa radnych sołtysów, którzy blisko mają startu działalność strażacką, przede wszystkim ochotników strażaków, to jedynie jednostki mogły być wnioskowane, które działają w systemie ratowniczo-gaśniczym. Przede wszystkim samochody, jeżeli by się udało pozyskać te dwa samochody, to myślę, że tutaj w Nowym Korczynie jest potencjał na to, żeby ten samochód poszedł do innej jednostki, ewentualnie, tak powiedziałem, ale tutaj oczywiście to jest daleka droga, bo Urząd Marszałkowski musi rozstrzygnąć, na co liczę, że otrzymamy dofinansowanie do tych samochodów. Dofinansowanie na poziomie 85%. Chcę też również powiedzieć, że trwa procedura. Przygotowujemy się do kolejnego naboru wniosków. W tym przypadku środków unijnych chcemy rozbudować zaplecze na najmniejszych naszych mieszkańców, czyli przedszkolaków. Tutaj na tej działce, gdzie odbywa się dzisiaj sesja nauce wózkiej, chcemy rozbudować o nowe miejsca oddziału przedszkolnego tutaj na ulicy Wózkiej. Docelowo, jeżeli nam parametry techniczne pozwolą, chcielibyśmy stworzyć do 75 miejsc w sumie dzieci na terenie tej działki z remontem generalnym tutaj pod spodem tych przestrzeni, które są, z wydzieleniem również tych przestrzeni, które są niezbędne do funkcjonowania, przestrzeni sanitarnych, tak żeby dzieci, oprócz tego, że będziemy mieli ich tu więcej, to dodatkowo, tak powiem, trzy sale dla dzieciaczków, trzylatków, tutaj to jest w porozumieniu z panią dyrektor, przede wszystkim to działanie będzie robione dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków, oczywiście można różne tutaj oczywiście zastosować w jakiś sposób tutaj połączenie tych dzieci, ale przede wszystkim chodzi o przestrzeń, która zmieści docelowo 75 dzieci. Więcej oczywiście się nie da, dlatego że te przestrzenie nas ograniczają, prawo budowlane, przepisy sanitarne, etc., ale mam nadzieję, że się uda i będziemy mogli przede wszystkim tutaj skorzystać. Dodatkowo projekt polega na doposażeniu oddziałów przedszkolnych na terenie szkół działających na terenie gminy Nowy Korczyn, czyli Stary Korczyn, Brzostków, jak i również Nowy Korczyn. Te oddziały, które mieszczą się w szkołach, nie tutaj jak urzędnik na ulicy Wózkiej, chcemy zawnioskować o doposażenie, zakup różnego rodzaju pomocy dydaktycznych dla dzieci, które są w oddziałach przedszkolnych. Jest to, tak powiedziałem, odpowiedź na konkurs, który został ogłoszony z Urzędem Marszałkowskim. Mam nadzieję, że gminie uda się uzyskać dofinansowanie. W międzyczasie chcę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym między sesjami za działalność tutaj edukacyjną, kulturalną, bo przede wszystkim tutaj okres sprawozdawczy to jest przede wszystkim, Szanowni Państwo, wakacje i wszystkie działania, które były podejmowane. Chcę bardzo gorąco podziękować pracownikom i kierownictwu Biblioteki Centrum Kultury za podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, które dawały możliwość dzieciom, najmłodszym mieszkańcom naszej gminy spędzenia wolnego czasu, różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki, spotkania, warsztaty. To też było bardzo ważne. Chcę też również podziękować kierownictwu tutaj Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za tą działalność aktywizującą seniorów w klubie seniora. To też jest ważne, żeby ten czas oczywiście w okresie między sesjami był wypełniony. Były bardzo różne inicjatywy, chociażby działalność gminy, Gingonalia. Szanowni Państwo, przede wszystkim udział i seniorów, i młodzieży szkoły. Bardzo dziękuję tutaj dyrekcji szkół podstawowych, a w szczególności szkoły podstawowej w Nowym Korczynie za wsparcie chociażby inicjatyw, które były ze strony samorządu nowokorczyńskiego. Tak jak powiedziałem wcześniej, były sobótki, później były Gingonalia, wakacje, były dożynki gminne i w każdym przypadku ta aktywność była widoczna, ten udział i szkół, i Centrum Kultury, Klubu Seniora był zauważalny, tutaj goście przyjeżdżających z zewnątrz bardzo
gratulowali przede wszystkim inicjatyw, ale również jak to jest zorganizowane i że możemy przede wszystkim pochwalić się tą działalnością. Przy tej okazji chcę bardzo gorąco podziękować za dożynki gminne, moim współpracownikom, moim zastępcy, pracownikom centrum, radnym, sołtysom, kołom gospodarstw wiejskich, strażakom za obecność na dożynkach gminnych. Była to wspaniała okazja do przede wszystkim podziękowania rolnikom za tegoroczny zbiór, ale również była to okazja do tego, żeby pokazać to dziedzictwo kulturalne, kulinarne i działalność społeczną. Dzięki tej aktywności zostaliśmy dostrzeżeni. Wieniec, który w tym roku został oceniony przez komisję konkursową ze Starego Korczyna, szanowni państwo, otrzymał laury na dożynkach powiatowych, był najładniejszym ocenionym wieńcem na dożynkach powiatowych, które odbyły się w Solcu Zdroju i reprezentowaliśmy jako gmina powiat Buski, gminę Nowy Korczyn, również tym na dożynkach wojewódzkich w Tokarni, które się odbyły właśnie tak w skansenie. Jeżeli chodzi o tą promocję, chcę bardzo gorąco podziękować tutaj na ręce pani Krysi, pani radnej, kołu gospodyń wiejskich, przede wszystkim ze Starego Korczyna strażakom za wspaniałą promocję gminy na szczeblu już wojewódzkim. To jest wydarzenie, które, jakby powiedzieć, nierzadko się zdarza. Przede wszystkim nie jest to takie naturalne. Gmina Nowy Korczyn stanęła na wysokości zadania. Przede wszystkim otrzymaliśmy gratulacje i podziękowania za obecność, ale również za sposób przygotowania stoiska wystawienniczego powiatu buskiego. Tak naprawdę byliśmy gospodarzem tego stoiska, my prowadziliśmy jako gmina i tutaj to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Bardzo dziękuję wszystkim Towarzystwom Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przede wszystkim za włączanie się inicjatywy tu Dni Dziedzictwa, na którym uczestniczyliśmy. Wszystkie te wydarzenia, szanowni państwo, to jest co? Współpraca, za którą sobie najbardziej cenię i za tą współpracę państwu tutaj dziękuję wszystkim. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję za te wszystkie inicjatywy. Na tym zakończę. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś by chciał jeszcze o coś zapytać? Jeżeli nie widzę, przechodzimy do procedowania w temacie projektu uchwał. Pierwsze dwie uchwały dotyczą budżetu. Bardzo proszę pani skarbnik, krótkie prowadzenie. Pani przewodnicząca, wysoka rada, zmiany zawarte w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zawartych porozumień z województwem świętokrzyskim na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przosku, odcinek o długości 500 metrów, 56 500 zł. Z powiatem buskim na podział działki nr 243 w miejscowości Górnowola, która częściowo jest zajęta pod drogę gminną, a częściowo pod drogę powiatową, kwota 1500 zł. Z województwem świętokrzyskim na realizację projektu pod nazwą zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartowy, gmina Nowy Korczyn, kwota 14 384 zł i 60 groszy. Zabezpiecza się środki własne niezbędne do realizacji zawartych umów i porozumień na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań. Zwiększa się dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 16 689 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, kwota 1 927 198 zł. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 017 512 50 zł na realizację projektu Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Nowy Korczyn w ramach programu Maluch Plus 2022-2029. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4300 zł. Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach opieki społecznej. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10 229 zł 1 grosz z
tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jest to tak zwana opłata małpkowa. Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku na rozbudowę, przebudowę i wyposażenie punktu przedszkolnego w Nowym Korczynie, kwota 45 tysięcy. Zabezpiecza się środki w kwocie 30 tysięcy na zapłatę na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach. I w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy Nowy Korczyn o kwotę 1 850 000 i po zmianach wynosi on 5 080 402 91 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcę tylko przypomnieć, że panowa panu sołtysłuchu nie było na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Bardzo szczegółowo mówiliśmy te wszystkie zmiany wydać i w związku z czym myślę, że już więcej pytań od radnych nie będzie w tym temacie. W takim razie przechodzę do pytania projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.4 punkt 9 litera do ustawy do swojego małego gminnego roku samorządu gminnym i artykułu 237 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska uchwala co następuje. Zgodnie się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zgodnie się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3. Limity wydatków do wydatków przedsięwzięcia planowane na poniesienia w 2023 roku do uchwały nr 263 z 22 roku Rady Miejskiej na Korczynie z 6 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Korczyn na 2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4. Zadania inwestycyjne roczne 2023 procedowane wyżej uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 3 cytowanej wyżej uchwały otrzymuje następujące brzmienie. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 080 402 zł 1 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 768 109 zł 42 groszy. Niewykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu ubiegłego roku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gmin finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 115 242 zł 49 groszy. Niewykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu 157 527 zł. Kwoty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 39 524 zł. Załącznik nr 5. Przychody i rozchody budżetu w 2023 zdecydowanej wyżej uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do cytowanej wyżej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmiany załączniku nr 10 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego do cytowanej wyżej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 7 ust. 2 cytowanej wyżej uchwały otrzymuje następujące brzmienie. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 tysięcy. Dochody z tytułu wpływu w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 758 zł 97 groszy oraz wydatki w wysokości 117 768 zł 97 groszy na realizację zadań zgodnych z programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.
realizowany w stosunku do artykułu 18 ustawy 26 października 1982 roku o wychowaniu uprzejmości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykonanie uchwały podjęła się burmistrzowi miasta i gminy, uchwała przewodniczącego miejsca. I podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę, głosujemy. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W temacie uchwał okołobudżetowych omówiona już zmiana wieloletnich jej podatków finansowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 6 marca 10 roku samorządzie gminnym i ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Miejska uchwala, co następuje. Załącznik nr 1 do uchwały nr 262 z 2020 roku 30 grudnia w sprawie WPF gminy na lata 2023-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 do cytowanej wyżej uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 analogicznie do cytowanej wyżej uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały wyraża się burmistrzowi miasta gminy na wyrządzie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę, głosujemy. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały dotyczy nadania statusu sołectw w gminie Nowy Dorczyn. Panie sekretarzu, tak bardzo krótko jeszcze proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada. W kwestii tej uchwały chciałem powiedzieć tylko tyle, że na skutek skargi prokuratora stwierdzono nieważność uchwały, która obowiązywała kilkanaście lat w sprawie statutów sołectw gminy Nowy Gorczyn. Przyczyną było brak konsultacji i chcąc, że tak powiem, przywrócić to wszystko do nowo, przeprowadziliśmy konsultacje. Projekty statutów były wyłożone czy do wglądu, wszyscy mogli z nimi się zapoznać. No i wszystkie statuty sołectw zostały uporządkowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów i uważam, że podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Przede wszystkim chciałem tutaj, Pani Przewodnicząca, skierować podziękowanie do Państwa Radnych Rady Miejskiej, jak i również Państwa Sołtysów, do mieszkańców, że te spotkania, które odbyły się, była to okazja do spotkań się z mieszkańcami, do rozmów na pilne, palące problemy w sołectwie. Oczywiście ten czas był też tak organizowany, żeby dać możliwość spotkania się. Również te statuty, o których wspomniał Pan Sekretarz, zostały tutaj, mam nadzieję, już uregulowane prawnie i organy, które zwróciły uwagę, że nie było konsultacji kilkanaście lat temu, bo tak to też odbywało się, że przede wszystkim były to spotkania, tylko nie było rado dokumentów, pełni protokołów, czy też konsultacja, tylko to było zebranie miejskie w sprawie nadania statutu przez sołectwo. Oczywiście mógłby człowiek się tutaj w jakiś sposób przekomarzać, ewentualnie sprzeczać się z organem, z instytucją prokuratury. Oczywiście absolutnie nie ma takiej potrzeby. Te konsultacje, które się odbyły, była to wspaniała okazja do spotkań z mieszkańcami, do wymienienia poglądu, a również uwag, które są na danym sołectwie. I za to chciałem podziękować Państwu sołtysom, Państwu radnym za umożliwienie spotkania z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 7, artykuł 35 ust. 1, artykuł 40 punkt 2, 41 ust. 1,
ustawy przyjmowanej pod wieloletnim samorządzie gminnym po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołtysów gminy Nowy Gorczy, Rada Miejska w Nowym Gorczynie dwa razy następuje. Proszę Państwa, ja będę czytać wszystkie teksty zgodnie z numeracją tego, będę mówić, który to jest załącznik, bo za każdym razem to bardzo długo trwało, to więc w ogóle pozbawione to było jakiejkolwiek logiki. Mam następujące sołectwa. Sołectwo Babie Chorzyce, załącznik 1. Wodno-Wodnicy 2. Statut sołectwa Brzostku, załącznik 3. Statut sołectwa Karkowy numer 4. Grodnik Duży numer 5, Grodnik Mały numer 6, Górno Wody numer 7, Karmolin numer 8, Karolczyna numer 9, Łęki numer 10, Małego Korczyna numer 11, Ostrowiec numer 12, Parchodzina numer 13, Pawłowa numer 14, Piaski Wielkiego numer 15, Podraja numer 16, Podzamcza numer 17, Żegodzina numer 18, Sędziuchowa 19, Starego Korczyna 20, Strożyc 21, Wyciskowa 22, Gminiar Dolny 23 i Żukowic 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Gorczyn. Uchwała wybrzmie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę, głosujemy. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu w całości gminy Nowy Gorczyn został przyjęty. Przyjęty jednogłośnie. Następny projekt dotyczy oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samorządowego zakładu sieci zdrowotnej w Nowym Gorczynie. Państwo opowiadają ten materiał. Myślę, że wszyscy się zapoznali, to co było do zmiany. Zostało poprawione w załączniku, uzupełnione, wydrukowane. Jeśli w tym temacie bardzo proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, szanowni sołtysi, przede wszystkim tak, wynika to. Ocena sytuacji przede wszystkim wynika z ustawy o działalności leczniczej. Jest to dokładnie artykuł 53 tej ustawy, gdzie oddelegowuje się przede wszystkim wszystkie działania, które spoczywają na kierownictwie podstawowej opieki zdrowotnej, w ogóle nie tylko podstawowej, ale publicznej służby zdrowia, do tego, aby przedkładać w tej Radzie podmiotowi, jak to w ustawie napisane, podmiotowi tworzącemu, czyli w tym przypadku samorządowi nowogorczyńskiemu, aby taki raport był przedłożony. Oczywiście Państwo otrzymali ten raport. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że z racji wcześniej podjętych zobowiązań kierownik nie uczestniczy dzisiaj w spotkaniu. Został ten dokument stworzony, który odpowiada przede wszystkim wszystkim parametrom i normom, które zobowiązuje do przedłożenia i przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że Rada Społeczna, która organizuje i tworzy taki organ doradczy, ale przede wszystkim konsultacyjny przy podstawowej opiece zdrowotnej, również zapoznaje się z tego rodzaju dokumentami, ale również przede wszystkim tutaj Państwo radni, którzy mają przygotowane też również w porządku obrad dokonanie oceny ekonomicznej finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej. Z mojej strony przede wszystkim chciałem poinformować, że ta działalność rzeczywiście jest prowadzona i podobnie jak też było to na komisjach mówione, w zależności od nadawanych programów. Ja chciałbym zachęcić Państwa radnych, sołtysów do analizy tej działalności, która jest prowadzona w ośrodkach zdrowia w Brzostkowie i Nowym Korczynie. Bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju profilaktycznych działań, które mają na celu wiadomo co, wczesne wykrywanie różnego rodzaju schorzeń, które doprowadzają wiadomo do jeszcze innych konsekwencji.
długotrwałych chorób, ale przede wszystkim bardzo długiej rekonwalescencji. Tutaj chcę przede wszystkim w tym miejscu podziękować zarówno kierownictwu, jak i również pracownikom, wszystkim, którzy tworzą podstawową opiekę zdrowotną w Nowym Kończynie, tak powiedziałem, ale oczywiście w ramach struktury działa Ośrodek Zdrowia w Brzoskowie, bo ta działalność jest zauważalna, przede wszystkim te działania trudne. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o lekarzy, dostępność do służby medycznej. Jesteśmy na krańcu województwa świętokrzyskiego, na pograniczu z innym województwem. Duże aglomeracje tak naprawdę są daleko od nas. Dostępność lekarzy, specjalistów jest trudna. Oczywiście wszystkie te działania, które prowadzą do nie tylko profilaktyki tych programów, zachęcam naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że, Szanowni Państwo, programy profilaktyczne są dofinansowane przez NFZ. Nie są brane z koszyka bieżącej działalności ośrodka zdrowia. Państwo i mieszkańcy, przychodzący radni, są korzystający z tych programów profilaktycznych, odciążacie również Państwo środki budżetowe, które ma w dyspozycji ośrodek zdrowia. Bo te programy wtedy są finansowane z NFZ. Oczywiście, co za tym się kryje? Bardzo dużo oczywiście dokumentacji, biurokracji. Niestety, wszystko NFZ chce mieć zaintencjonowane. Czy było to badanie z programu 40+, czy to było z programu profilaktyki i wykrywania raka szyjki macicy, czy to były inne programy tutaj związane z innymi schorzeniami. Wszystko, Szanowni Państwo, musi być zaewidencjonowane. Bez tego, tak jak my dzisiaj mamy ewidencjonowanie, czyli Państwo radni podpisali się na liście, tam oczywiście są inne dokumenty. Pomimo tych różnych trudności związanych z systemem komputerowym, bo trzeba prowadzić do komputera, trzeba wysłać wniosek do NFZ-u, rozliczyć te środki, zawnioskować o kolejny pakiet programów profilaktycznych. Pomimo tego, Szanowni Państwo, uważam, że gmina Nowy Korczyn umiejętnie i poprzez Ośrodek Zdrowia w Nowym Korczynie korzysta z tych środków, odciążając budżet, jakby powiedzieć, własny tych środków, które ma w dyspozycji. Oczywiście nowe rzeczy, jeżeli tylko wchodzą, tutaj w porozumieniu z kierownictwem ośrodka zdrowia staramy się tutaj analizować, na które programy możemy udźwignąć logistycznie tę działalność, a na które, można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom NFZ. Proszę uwierzyć, dzisiaj problem jest duży. Nie tylko, bo mówię, otoczenie lekarza, czyli personel pielęgniarski, otoczenie przede wszystkim, widzicie Państwo i wiecie, dochodzą przecież do Was sygnały i wiecie, że na przykład w szpitalu powiatowym w Usku przestała funkcjonować jedna noga związana z działalnością, która jest bardzo ważna. Na powiecie nie działa wiadomo jakich powodów. Brak lekarzy. Obsługi lekarskiej przede wszystkim na bloku operacyjnym, na rekonwalescencji po zabiegach. Przede wszystkim to nie jest tak, że lekarz przyjdzie dzisiaj, zrobi operację i pojedzie do domu odpocząć, a nie ma w jego zastępcy nikogo. Musi być 24 na dobę obsługa lekarska. I sobie z tego można zdać sprawę, jak ciężko jest dzisiaj funkcjonować. Tym bardziej, tak jak mówię, w POZ-ach samorządowych też się musimy trudzić. I moja ocena, tak powiedziałem, tutaj pozytywna, pomimo różnych niedociągnięć, które nasi mieszkańcy też oczywiście nam zgłaszają, bo oczywiście, tak mówię, wynika to bardziej, jakby powiedzieć, z ilości. Gdybyśmy mieli nadmiar lekarzy, to mielibyśmy, jakby powiedzieć, zupełnie inną sytuację. Tutaj mamy bardzo duży deficyt, bo to, co, jakby powiedzieć, funkcjonuje dzisiaj, to przede wszystkim zasługa całego zespołu, dlatego że pielęgniarki uzupełniają pracę lekarzy i odwrotnie lekarz, jeżeli jest na miejscu, bo gdyby nie było, to by musieli odsyłać do innych POZ-ów, zupełnie nie realizować. A tak to działają przychodnie, działa przede wszystkim rehabilitacja i to, co Państwo radni też również mocno wsparli, tą działalność przede wszystkim do rehabilitacji, zakup niezbędnych urządzeń poprawia nie tylko, mam nadzieję, mieć szybki powrót do zdrowia, ale również przede wszystkim wizerunkowo naszą gminę. Oczywiście są też odpłatne badania, które nasi mieszkańcy też korzystają.
To też jest w jakiś sposób też ważne, dlatego że nie muszą jechać na poza gminę Nowy Korczyn, robić tych badań też prywatnie w innych ośrodkach laboratoryjnych. Tutaj chcę powiedzieć, że są badania w Brzoskowie dodatkowo robione. Nie było tak często, dzisiaj częściej w Brzoskowie robione są badania. Można po prostu skorzystać. I to też, jak chcę powiedzieć, ten ogląd sytuacji. Ja w tym miejscu jeszcze raz dziękuję za zabranie, za umożliwienie zabrania głosu. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Informacji nigdy za wiele. Bardzo dziękuję. Następny projekt. Czyli ja się odniosę w ten sposób, że przeczytam i będziemy głosować. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy Rzecznego Władza Gminnego o Samorządzie Gminnym i ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej uchwala się, co następuje. Po zapoznaniu się z raportem o sytuacji ekonomicznej finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na Wyborczynie za 2022 Rada Miejska na Wyborczynie ocenia pozytywnie sytuację ekonomiczną, finansową Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Raport stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie, pięknie wyjęcia. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę, głosujemy. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Następny projekt dotyczy uchylenia uchwały z 2023 roku 30 czerwca oraz zmiany uchwały z 18 marca ubiegłego roku w sprawie ustalenia głównych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w skrócie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odwiedzenia zbiorników bezodpływowych i transportu czystości ciekłych. Bardzo proszę o krótkie wprowadzenie, to zostało omówione na posiedzeniu komisji. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały ma mieć taki podwójny skutek. Pierwszy to jest związany z uchyleniem uchwały XL łamane przez 297 przez 2023 spowodowany stowytykiem w wojewody świętokrzyskiego z 18 lipca na skutek błędu, jaki się pojawił w tytule i w paragrafie pierwszej uchwały, stąd jest konieczność jej uchylenia, a zmiana uchwały tej z 212 z 2020 roku jest spowodowany zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ma charakter czysto porządkowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. W tym przechodzę do czytania projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 15, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 2019 roku o samorządzie gminnym, ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w porządku gminy, która nie jest każda wykroczenie, uchwala co następuje. Uchyla się uchwałę nr 257 z 18 Rady Miejskiej w Nowym Toczynie, to jest zmiany uchwały 212 z 2022 roku Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2022 w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciepłych. Cytowanej wyżej uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 marca w sprawie ustalonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opóźnienia zbiorników bezodpływowych, transport i czystości ciepłych wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie drugim dodaje się punkt 250 zł brutto do usługi w zakresie opóźnienia osadników w instalacjach przydomowych, oczyszczalni ścieków i transportu i czystości. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Nowy Korczyn. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Polityki Towarzyskiej. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Czy z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę, głosujemy.
głosowało 14 radnych, uchwała została podjęta. I ostatni dziś projekt, który przyjdzie nam omówić i procedować. Bardzo proszę panu sekretarzu. Analogicznie jak ta ostatnia uchwała, to też ma charakter czysto porządkowy. Konieczność jej podjęcia wynika z tym, że w sierpniu gmina otrzymała środki w wysokości 10 229 zł i 1 grosz z tzw. opłaty małpkowej. Stąd konieczność jest zmiany załącznika numer 2, czyli planu finansowego na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na obecny rok. Stąd konieczne jest podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę do czytania tej uchwały. Na podstawie artykułu 18.2.15 ustawy gminnego na ostatni 7 roku samorządu gminnym i ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu szczerości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na miejskach do wyzwolenia uchwała transcenduje. W uchwale nr 266 z 2022 roku z 30 grudnia w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok dołoża się następującą zmianę. Ulega zmianie treść załącznika nr 2. Plan finansowy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały wyraża się wyżej szkoły na stanie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę, głosujemy. Dziękuję. Uchwała została przyjęta również jednogłośnie, zresztą 14 głosujących. Następny, ostatni punkt przed głównymi wnioskami dotyczy informacji przewodniczącej Rady Miejskiej na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej. Taka analiza jest wykonywana corocznie i w tym roku już mamy, ja państwu ją przedstawię. Działając na podstawie artykułu 24h ust. 6 12 ustawy 6 marca 2010 roku samorządu gminy, przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej do wywołania do ich złożenia według stanu na dzień 31 grudnia 2022. Oświadczenia majątkowe złożyło przewodniczącemu Rady Miejskiej 14 radnych, a więc wszyscy zobowiązani do ich złożenia. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2023. Przedłożone oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości dochodu za 2022 rok na podstawie artykułu 24h ust. 6 o samorządzie gminnym przekazane zostały w dniu 15 maja do analizy do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju. W wyniku analizy dokonanej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju w przedmiotowych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z artykułem 24 i cytowanej wyżej ustawy informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Oświadczenia majątkowe przechowywane są przez okres 6 lat. I to tyle, jeśli chodzi o oświadczenia. I teraz mamy zapytania i wolne wnioski. Proszę. Proszę bardzo, pan Piekrowski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, mi chodzi o drogę polną. Do Radę, jak się wie w Kawańczynie, za Węgrzynem w lewo jest droga, takie duże kamienie, wyjeździli te kamienie stanęły, gospodarze nie mogą przejechać przez tą drogę. Chodzi o Radę, tak? O Radę. Nie, za Węgrzynem w lewo ta wolna droga. Za Mirkiem, tak? Tak, nie, przed Mirkiem. Przed Mirkiem. Przed, tam ma pole Felek Ragan, ty masz tam pole, Węgrzyn ma pole i tam już tak zarosło, że już nieba nie widać. Dwa lata temu
wycinałem drzewa, a teraz nie wiem, tak urosło to wszystko. Trzeba koparkę, bo wiemy, że nie mamy kamienia. Trzeba koparkę, te duże kamienie, bo tam ludzie wywozili kamienie z budowy, z różnych tych, do tych dziur, ale to powstawało, ludzie łamią koła, gospodarze. Trzeba koparkę, dziury, te duże kamienie wkopać, obsypać, to i będzie wszystko zacznę. Jeszcze raz proszę powiedzieć, która to droga przed Węgrzynem, nie ma drogi, jest łuk. Łuk w lewo i w prawo na Radła się jedzie. Jeżeli jedzie się przed Państwem Węgrzynem, w lewo to jest kierunku Radła. I prosto jest droga w prawo. To jest droga w Radło. Nie, w prawo jest przejedzenie. A, prawo, czyli przejedzenie w prawo. Tak. Prawo i tam jest droga w pola. I tam gospodarze mają pola i nie łamią koła i tak dalej. No. Tam po prostu jest potrzebna gospodarka. Może się Felek wypowie dokładniej, powie jak ja. No i jeszcze jedna rzecz od kościoła do Górnowoli. Do Górnowoli po lewej stronie ludzie mają... Od tak kościoła, po Ostrowca. W Ostrowcach od kościoła w kierunku Górnowoli jedziemy. No i pierwsza droga w pola. Tam są takie dziury, że... Czyli raczej mówiąc od Piotrówki w kierunku Ostrowiec? Nie. Ostrowiec jak się leci... No to ja chcę... Kraków, Sandomierz. No od kościoła jedziemy w kierunku Korczyna, jest do Górnowoli droga, nie? No nie, no to jest droga powiatowa. Tak, rotniki to droga co jest. To jest droga powiatowa. Tak. No to mówmy, precyzujmy, bo to nie jest gminna droga. Mówi pan droga, nie, nasza droga. Droga powiatowa, ale z pola, mi chodzi w pola, jak się wiesz, na naszym polu. Powiatowa, burmistrz mówi dobrze. Na to powiatowo wiszamy i jedziemy do Górnowoli na Grodniki. I przed strumieniem, w obrę Ostrowce, w lewo, dwie drogi są. Dziękuję, to wszystko. No to doprecyzować musimy tu. Co jeszcze wniosek? Czy to jest droga w obrębie? A za strumieniem na przykład jest obręb. Od drogi powiatowej. No, z drogi powiatowej się widzą na tym. Proszę. Od drogi powiatowej muszę sobie sprecyzować. Od drogi powiatowej. W lewo, jak to. Pierwsza droga w lewo. Biegnącej od Ostrowiec do Górnowoli, tak? Od tak. Tej drogi. Pani przewodnicząca. Jeszcze nie napisany pani Ostrowiec do Górnowoli. W lewo, tak? W lewo. Tak, tak. Pierwsza droga. I kawałek drugo jest. Kawałek tam jest. Nie, z kierunku lasu to jest drugo. Proszę bardzo, panie. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja także w sprawie obmylenia rowu wzdłuż drogi powiatowej biegnącej tutaj od cmentarza już do remizy na skutek... A teraz pani mówi o drogi powiatowej. To mam prośbę do pani rady od razu też gorącą prośbę, bo my kierujemy te pisma oczywiście, tak, ale na sekretariat, żeby zostawić na sekretariacie, tak, tak. Dlatego nam jest łatwiej. Tak, tylko właśnie mówię, o co chodzi. Ja jestem przedstawicielem powiatu tak. Tutaj. Nie, oczywiście, za pana pośrednictwem, panie burmistrzu, proszę o zwrócenie się do powiatu właśnie o odgulenie drogi powiatowej, która biegnie tu od cmentarza, czyli tu już od Czarku, od cmentarza do remizy na skutek ostatnich nawałnic. Te wszystkie gminy z tych wąwozów bardzo zamuliły te rowy, także one się mało tutaj już są wolne, także prace remontowe wzdłuż drogi powiatowej u nas w Korczynie trwają cały czas, jeszcze to być może byłoby to możliwe jeszcze w okresie jesiennym, żeby te prace wykonać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Paweł Kulik. Panie burmistrzu, zacznę od drobniejszej sprawy dotyczącej ruskiego cmentarza, taka atrakcja turystyczna, dosyć poważna na terenie naszej gminy. To jest co prawda działka parafialna, ale co roku gmina przy okazji koszenia rowów zajeżdżała tam, wykaszana tam była trawa, w tym roku tam to było tak troszkę
zaniedbane, gdyby była taka możliwość, gdyby był wolny sprzęt. Tam sporo osób z uzdrowisk, turyści podjeżdżają, jakby tak przejechać, wykosić troszkę, to by to troszkę lepiej wyglądało. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, 8 lat temu dosyć głośno już tutaj było i sprawy były dosyć zaawansowane, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Nowego Korczyna, to jeszcze w czasach, kiedy marszałkiem był pan Adam Jarubas. Potem sytuacja się zmieniła, władze w województwie przejęło Prawo i Sprawiedliwość, kwestia obwodnicy została zablokowana. Z tego, co słyszałem w tej chwili przed wyborami, coś zgnęło, jest spora szansa na to, żeby coś z tą obwodnicą zrobić. I ja bym chciał poruszyć taką sprawę. W międzyczasie, jak zablokowana była kwestia obwodnicy, powstaje most w Nowym Korczynie i rondo tutaj w Nowym Korczynie. I wtedy przypilnowana była sprawa mieszkańców Łęki, Podraja, Podzamcza. Zapewniono im oddzielny zjazd z ronda do ich miejscowości, zapewniono im dojście. I teraz przy okazji prac projektowych związanych z obwodnicą, ja bym miał prośbę, żeby pomyśleć tym razem o mieszkańcach Lubicza, bo tu już parę razy zbierane były podpisy i za każdym razem nic z tego nie wychodziło, żeby o nich pomyśleć i przy okazji budowy obwodnicy, żeby dopilnować no najlepszy by był taki ciąg pieszo-rowerowy, który by połączył istniejące już rondo i to projektowane rondo na Lubiczu, żeby ci mieszkańcy mieli możliwość dojścia czy dojazdu rowerem do Nowego Korczyna. Dzisiaj tam jest tak zrobione, że praktycznie rowerem jeszcze jadąc drogą można dojechać. Pieszo nie ma takiej możliwości mieszkańcy, żeby się pieszo dostać do Nowego Korczyna. Muszą łamać przepisy. Także ja będę o tym przypominał co jakiś czas i jak będą już sprawy dotyczące obwodnicy już się rozpoczną, to żeby przypilnować i żeby sprawę mieszkańców Lubicza rozwiązać, bo o tym już mowa jest od naprawdę ładnych paru lat i najwyższa pora się tym zająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, kto się? Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu. Ja chciałem zapytać, czy jest możliwość zrobić drogę, szans poprawić do państwa Wesołowskich. Ta droga opadła, a jest grzbiet wysoki, że nawet nie idzie tam jechać samochodem. Myślę, że ta droga to tam tylko została jedna na tym Podzamciu, aby się dało zrobić coś z tą drogą. Dziękuję. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu. Chciałem zapytać, czy znajdzie Pan jakieś pieniądze unijne czy gminne, może amerykańskie, bo Pan obiecuje 11 lat w Pałowie drogę zrobić do pól dojazdowo jedną i drugą i do tej pory się nic nie dzieje. Pan radny mówi, że nie ma pieniędzy, będą pieniądze, to się zrobi. Jak z tego widać, no to robi się, drogi robią się wszędzie, w każdej wsi. Winiara i powtarza się. Winiary, Żukowice, Czarkowy, Brzostków, Parchocin, Pawłów jest na boku. Dziękuję. Proszę Pani, chcę zapytać o to oświetlenie uliczne. Czy jest taka możliwość, że to jeszcze w tym roku będzie? I jeszcze mam taką sprawę. Tam koło tego oświetla, gdzie to mają te lampy uliczne, no tam są gałęzie i te gałęzie właściwie to one cały czas są na tej drodze. Tam minąć się to jest ciężko i nie wiem, czy to ma właściciel wyciąć, czy to jest pan drogowy i urząd gminy ma wyciąć, no tego nie wiem. I jeszcze jedna sprawa, tam jest na zakręcie koło państwa karnawalskiego, tam są takie dwie dziury, no tam naprawdę można coś urwać i to widzę, no nie, to trzeba masowo, aby to zacerować, bo kiedyś ktoś urwie, co mi będzie kłopot. Ale to jest na tym odcinku. To jest nie, to nie jest, to jest właśnie droga gmina, bo na to wchodzi do powiatu. Także. A o tym co mówisz? Tak, no koło Karnawalskiej tam jest centralnie na skrzyżowaniu. I tam na zebraniu wiejskim jeszcze była poruszana, no mała jest to droga, nie powiem, że jest taka duża za weterynarią. Jakby się dały zrobić, kiedy jakby gdzieś tam zostało coś, to no bardzo proszę. Dziękuję. To w takim razie ja jestem, będę takim przekaźnikiem. Jeden z mieszkańców zapytał mnie, czy byłaby możliwość jedną z
stronę chodnika na ulicy Stopnickiej przeznaczyć dla rowerów. To tylko tak w skrócie. Ja przekazałam. Ja nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. To jest chyba nie takie proste. Bo on mnie odpuści, nie odpuści, a ja mu tam coś odpowiem. No. Ja nie wiedziałam. Tak, jeżeli chodzi o, jeżeli o tą drogę chodzi w prawo, to oczywiście w tej pracownicy komunalni tutaj powinno zobaczyć przede wszystkim w miarę naszych możliwości. Szanowni Państwo, nie bez przekory mówię na początku w informacji między sesjami, że został zakupiony sprzęt, który dopiero w tamtym tygodniu został zarejestrowany, trwa szkolenie. Będziemy próbowali przede wszystkim przywrócić ten stan użytkowy dróg publicznych, jeżeli chodzi o wszystko, czyli tak, jeżeli będziemy mieć kamień, będziemy dowozić kamień z innym sprzętem, przede wszystkim z przyczepą, żeby jechać już nie z jedną toną kamienia, jeżeli będziemy ten kamień mieli oczywiście. A drogi robimy, Szanowni Państwo, ja tu nie powiedziałem o kwocie, o milionach, ile na drogi idzie. To też powiem, że to nie się, no, można dokonać analizy, czy się robi, czy się nie robi. Umówiliśmy się, że robimy drogi w asfaltach. Jak nie dostaniemy dofinansowań, a będziemy mieć środki te, które zamrażamy na drogi asfaltowe, to kupimy kamienia. Jak dostajemy środki na asfalty, one nie są tańsze, nic nie jest tańsze. Czy u Państwa coś jest taniej w domu? Nie, wszystko jest drożej. Asfalty, robocza godzina, praca pracownika, którzy pracuje na koparce, wszystko jest do góry. Robimy oczywiście w asfaltach. Jakbym wymienił odcinki dróg i kilometry i miliony, to, Szanowni Państwo, to jest efekt pracy. Jak ktoś radny mówi, że nie ma kamienia, no to jest nieprawda, bo kamień jest pod asfaltem. A kamień jest bardzo dużo kupionego i to są miliony. Bo no, umówmy się, że zasadę do końca tej kadencji utrzymuję, tak jak się mówiliśmy. Jeżeli w tej kadencji przyszłej będzie mi dane, i Państwu dane, że będziemy współpracować i zmienimy optykę, nie robimy asfaltu, robimy tylko w kamieniu, kupujemy kamień, tak będziemy robić. Nie będę składał ani jednego wniosku na rekordy. O teraz chociaż ostatnia droga, to mówiłem tutaj na Podleściu. Dostała droga dofinansowanie. Bardzo drogo zadanie kosztuje. Bardzo małe dofinansowanie. No i pytanie, czy robić. Ja uważam, że robić. Decyzja zapadła, żeśmy siedzieli w gminie, dyskutowali. Jak nie zrobimy tej drogi, to będziemy za rok mieć od nowa z powrotem panią radną, pana sołtysa. Mówi, zrób tę drogę. Nie będziemy tam już zaglądać do tej drogi, bo jest na asfalcie. Ale tam kamienia też trzeba było nabić i jest kamień, jeszcze będzie bardzo wyrównawczo. Dlatego, Szanowni Państwo, mówię z premedytacją to samo. Umówiliśmy się na takie działanie. Zmienimy działanie, proszę mi podjąć uchwałę, nie robić nic w asfalcie, nie wnioskować w ogóle do drogi. Nie będę w winiarach robił, pan sołtys mówi tutaj rano, że robię tutaj w Parocinie. Przecież możemy, Szanowni Państwo, tu się na tej sali mówić. Nie będziemy wykonywać dróg. Nie składaj, panie burmistrzu, żadnych wniosków o żadne drogi i nie będziemy głowę sobie zawracać. Kamienia nabierzemy za te tysiące, setki tysięcy, nawet myślę, że czy się jesteś, będziemy oczywiście mówić. Mówię to ogólnie dzisiaj, bo oczywiście za chwilę do każdej drogi chodzi i teraz, ale to mówi, to jest optyka. Dlaczego tam nie zrobiliśmy? Bo robiliśmy gdzie indziej. A jak zrobiliśmy gdzie indziej, to nie wracamy do tematu. Bo za chwilę jest droga robiona, firma wyłoniona, mówię przetargu, Kawęczyn, Górnowola. Droga zapomniana. Słuchajcie, za pół miliona droga. I ona będzie zrobiona w asfalcie. Ale tam też trzeba było zabezpieczyć środki własne, środki zewnętrzne, ojeździć się, ostukać, opukać, a przede wszystkim będzie w asfalcie. Nie będziemy do tej drogi za chwilę zaglądać. Mówiłem, w tamtym roku droga winiana zrobiona do jazdówki. Powiem po nazwisku tam do Wojtasia, prawda? Do Wojtasia tam dalej. Ale ja nie będziemy dzisiaj już zaglądać do niej. My cały rok żeśmy tylko pobocze skosili i tym. I jest droga uzupełniona.
na Podzamczu dzisiaj będzie kawałek zrobiony, bo dostaniemy dofinansowanie. Kawałeczek z przodu, prawda? Ale nie będziemy. Było wnioski zrobić. Dostaliśmy dofinansowanie, pas drogi, spełniło się wymagania. Okej, okay. Dlatego umówiliśmy się na takie działania. Oczywiście, po co ten sprzęt jest kupiony? Przecież ten sprzęt jest kupiony po to, że nie będę ja miał na podwórku ani pracownik i będzie stał, tylko on jest kupiony. Powiedziałem jeszcze raz, szkoleni pracownicy są. Widzieliście Państwo radni, jak sprzęt wygląda, jaki to jest odpowiedzialna praca. Bezpieczeństwo pracownika samego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo z takim, szanowni Państwo, miesięcznikiem, jak się wyjedzie, to też również trzeba zważać na to, co się będzie działo wokół. Jak, żeby nie było jakiejś kolizji, nieszczęśliwego wypadku, nie daj Boże. Dlatego, szanowni Państwo, jest kupione za prawie 2 miliony, bo co to jest? 1 700 000 ponad tysięcy złotych. To ma służyć i będzie służył. I też również pod kątem kamienia. Kamień oczywiście jest, wozimy go sukcesywnie, uzupełniamy. Czy on jest wystarczający? No oczywiście, że nie jest wystarczająco tego kamienia na potrzeby. Ale dlatego, żeśmy się umówili, dlatego tyle nie ma w tej ilości. Bo mówimy, że robimy asfalt. Ale mówi jest odcinek, do... nie na wszystkich radnych. Ja mówię o wszystkich radnych. Przed chwilą powiedziałem, że mówię ogólnie do wszystkich radnych. Wszystkim. Dlatego, że, szanowni Państwo, w tej miejscowości, co zrobiliśmy asfalt, to do niej nie wracamy. Takie jest założenie. Jeżeli, to jak mówię jeszcze raz, panu radnemu opowiadam, jeżeli chodzi o tą drogę, uzupełnimy, da się, wyrównamy. Jeżeli trzeba, tutaj pozarastane pasy. Niestety, w każdym przypadku, teraz będę ogólnie o wszystkich drogach, niestety nasi mieszkańcy po prostu zaniedbują pewne rzeczy, nie przykładają do tego uwagi, żeby po prostu w jego otoczeniu było wycięte zakrzaczenie, żeby po prostu nie było gałęzi. I dzisiaj, jakbyście pojechali, dzisiaj rolnicy naszej gminy mają naprawdę duże ciągniki, duże sprzęty i nie są w stanie przejechać. I teraz wszystkie oczy są skierowane do urzędu. To skierujcie te oczy nie do urzędnika, nie do mnie, tylko do właściciela działki obok. Zarośnięte są naprzeciw skarba rowy, zarośnięte są wierzby, wierzby są nieobcinane, inne drzewa są nieobcinane, nie ma żadnej pielęgnacji. A przecież doskonale sobie zdajecie sprawę, wiecie, jak wyglądają rowy. No jak rowy w polach wyglądają, wszystko jest pozarastane i rolnik, który faktycznie użytkuje pole, musi prosić, wnioskować, żeby jego sąsiad dalszy, bliższy, żeby po prostu wyciął krzaki, żeby chłopaka gminna mogła pojechać. I ta gąsienicówka cokolwiek zrobiła. I sam wiecie, jak to wygląda. To były prośby, błagania, starszenia jeden drugiego, słuchaj, no jak ty to zwiedzisz wodę, nie spuścisz mi z pola, a ja nie mogę jechać. Ja wszystko doskonale wiem, ale to jest wszystko, efekt musi być porozumienia. Sprzęt po to jest kupiony, żeby jechał. Tam, gdzie się nie będziemy musieli, albo wy, jako sołtysi radni prosić, to pojedzie odśnieży drogę, posypie drogę, pojedzie kamienia w dołek, wysypie na spój. Ale tam, gdzie już pas, po graniczu, właściciel prywatny i gmina, no to tutaj jest rola wasza, sołtysów i właścicieli działek, żeby rozmawiać. A ja na siłę, ani przede wszystkim z działek prywatnych, drzew nie będę wycinał. Nie będę wycinał, szanowni Państwo. Jest piła. A to pójdzie teraz piła taka jest tarczowa i nie równo. Ale jakie to jest, szanowni Państwo, jakie to jest porządek? Co to za porządek? Rośnie dalej drzewo, rozwala po prostu przede wszystkim się te drzewa. Tak jest na małym drzewo. Ale to jest, no i widzicie Państwo, no to czyja to jest wina? Moja? To jest nie, właściciela. Niech pan sołtys spłynie na tego właściciela, żeby drzewo obciął, wyciął, a nie. Kierujemy słowa uwagi do gminy, która gmina ma obowiązek pielęgnowania ewentualnie. Przytnie gałązkę, podetnie krzewy, wytnie trawę z pobocza, ale nie, szanowni Państwo, będzie drzewa usuwała właścicielom. Jaki ma wpływ pan sołtys z Pawłowa, żeby wyciął, czemu te drzewa nie są obcięte w kierunku do pana Kieciaka? Pan nie ma na to wpływu. Panu mieszkaniec mówi, chłopie, chyba oszalał, ja będę wycinał drzewa. To jest moja sprawa, ale ja nie będę nic robił. I to, szanowni Państwo, ta dyskusja wygląda na gminie. Niestety. I wszystkie uwagi mieszkańców do Was spływają do mnie.
rozmawiajmy, próbujmy. Na pewno sprzęt komunalny nie służy mi osobiście, tylko służy mieszkańcom. I go zapewnimy. Pojedziemy, wyrównamy dołki. Oby jeszcze by nam się kiedyś udało kupić równiarkę do układania kamienia, rozkładarkę do kamienia, ale to są daleko idące plany. Na pewno tu pojedziemy. Jeżeli chodzi o ruch, jeżeli zgoda panu radnemu się udawało, będziemy rowy odtwarzać. Będziemy poprawiać te rowy i my to robimy sukcesywnie. Jedzie to marka, jedzie kołówka, JCB to jedzie przede wszystkim gąsienicówka, która dzisiaj jest, jak dobrze pamiętam, chyba w Starym Korczynie. Ta gąsienicówka jeszcze jest, rowy będzie odtwarzała w porozumieniu z mieszkańcami, bo my użyczamy koparki. My nie robimy nic wbrew woli współpracy. Na pewno, szanowni państwo, nie będziemy nic przeciwdziałać. Ale starym sprzętem jeszcze. Tak, ale będziemy tam, na pewno tam dojedziemy, dotrzemy, będziemy próbować. No i koparkę, nie kamienia. Proszę? Bo tam jest kamienia. Jeżeli chodzi o kamień, tak jak powiedziałem, sukcesywnie uzupełniamy w miarę możliwości i te różnego rodzaju anomalie pogodowe, które były, staramy się powiedzieć, niwelować, co nie znaczy, że wszystko. Bo szanowni państwo, poleje albo doleje, to wiecie, gdzie nasze myśli są, w którym kierunku? No właśnie niestety, Żukowice, Czarkowy, Winiary. Tam jesteśmy po prostu od razu, musimy, jak idzie chmura, to tylko myślimy, już czytaj, jest te trzy miejscowości, co najmniej, od razu. Czy nie zależy? Od razu. I usuwanie czego? A właśnie, nawet z dróg powiatowych, bo powiat nie przyjedzie, bo powiat mówi też, że ma inne zadania, nie dojedzie, bo obwód drogowy daleko, a my, szanowni państwo, jesteśmy pierwsi. Pierwsi otrzymujemy uwagi, spostrzeżenia i pierwsi otrzymujemy różnego rodzaju destruktywne, mam nadzieję tutaj, że to nie obustronnie, ale z jednej strony dostajemy ostro po głowie za coś, co nie zależy od nas. Ani deszcz nie zależy od nas, ani nawanny deszcz nie zależy od nas, ani również ten namu, który jest na drodze powiatowej. No to spłynęło, trzeba sprzątać. Powiat nie sprząta, my się włączamy. Bo trzeba rolnikowi, mieszkańcowi, uczniowi do szkoły pomóc, żeby nie szedł po kolana w płocie, w tym namule. I my tam też te prace wykonujemy. Króciutko, cmentarz parafialny. To prawda, też jakby powiedzieć, że to jest ważne miejsce. Tam nie był cały rok różnie, jak było trochę sucho, to żeśmy mniej kosili, jak było mokro, bardziej. Oczywiście ważne miejsce będzie było koszone w tym roku. Też również jeszcze raz jedziemy. Nie wszystkie miejsca w jednym czasie od razu, ale też cmentarz jest na mapie, jakby powiedzieć, nasze obsługi i też tam prosimy, na pewno poprawimy, jeżeli teraz to wymaga. Jeżeli chodzi o obwodnica, tutaj chciałem doprecyzować, pan radny, żeby powiedział, chodzi ten odcinek ewentualny skomunikowania bezpiecznego od ronda nowo wybudowanego do ronda w Przemoście, potem chodzi odcinek. Tak. No to tutaj jeszcze raz poproszę, jeszcze raz myślę, że to jest dobra inicjatywa, żeby jeszcze raz, nie ma wyjścia, napisać w imieniu mieszkańców i jeszcze zebrać parę podpisów, żeby te osoby, my jako urząd prześlemy oczywiście do generalnej. Ten odcinek jest w administracji generalnej. Ja nie ukrywam, że sposób komunikacji, sposób decyzyjności i wydatkowania środków przy 79 jest bardzo trudny. Nie wiem, czy państwo mówiłem o tym, ale jest przebudowa drogi, projektowana jest przebudowa drogi od Sufi Pacanowskiej do Korczyna, do ronda na moście, który prowadzi na Małopolskę. Jest przebudowywane. Proszę jeszcze raz i nawet upraszam, żeby państwo się zapoznali z projektem. Bo generalna wprowadza takie rozwiązania, które są nieakceptowalne u niektórych mieszkańców naszej gminy. Nie są akceptowalne. Tam, szanowni państwo, nawet jest wyburzenie budynków, ograniczenie przejezdności, bardzo różne zadania. Jest w urzędzie, mówiłem o tym, żeby się zapoznać, zobaczyć, jak wygląda na terenie Ostrowiec, Górnowoli, Grodnik Dużych, Nowego Korczyna, jak wygląda, szanowni państwo, rozwiązania budowlane. I tu w tym przypadku niestety ten odcinek nie jest przedmiotem opracowania, co nie znaczy, że nie trzeba pisać, żeby jakby się okazało, że będzie obwodnica, ten odcinek, żeby był przebudowany o nowe skomunikowanie mieszkańców, czyli chodnikiem. Proszę uwierzyć, że robię to, co w mojej mocy i mojej wiedzy. Chcieliśmy ścieżkę rowerową robić na Koranie Bału. Do dzisiaj nie mamy żadnych uzgodnień z dróg krajowych, ani nie mamy zgody od Wód Polskich. Szanowni państwo, chęci są, ale inaczej jest
z możliwością, praktyce. Wody Polskie mają swoje, generalna ma swoje, wyraża zgodę, nie wyraża zgody. I się, szanowni państwo, przepycham. I tutaj, jakby powiedzieć, panie radny, gorąca prośba, jeżeli w tym okresie jesiennym by się udało przy tej okazji napisać jeszcze raz taki sam monit, przedłożymy, powiemy, że w imieniu mieszkańców się składamy, zgłaszamy. I te podpisy, myślę, że są na wagę złota. Kilku osób, żeby podpisały to samo, to co jest ważne, czyli poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku Lubicz Nowy Korczyn, jeżeli powstanie, mam nadzieję, obwodnica. Jeżeli chodzi o tutaj pana sołtysa z Podzamcza, tutaj też oczywiście służby nasze podjedziemy, zobaczymy, w jaki sposób tutaj poprawić. Ten odcinek docelowo też mamy nadzieję, że nam skoczy z dofinansowania i uda nam się poprawić, ale tak mówię, jest to kolejny, jakby powiedzieć, odcinek drogi, który czeka na realizację. Mam nadzieję, że ja doczekam osobiście, będzie mi to dane, ale tak mówię, ja nie mogę decydować, mówić o czymś, jeżeli donator mówi o konkursie i o procedurach i punktach, prawda? No, z jakiegoś powodu te drogi, o które wymieniłem w probie, państwu mówiłem, były przede wszystkim punktowane w jakichś kryteriów różnych. Siedzieliśmy, pracownicy, którzy merytorycznie się zajmują sprawą, i dyskutowaliśmy. Mieliśmy szereg dróg, które mogłyby ewentualnie się ubiegać o dofinansowanie. I to, szanowni państwo, niestety tak wygląda, że jeżeli jest formuła konkursowa, bo gdyby dostał środki i było powiedziane, masz pieniądze w samorządzie, możecie realizować to i to, co chcecie. A my niestety musimy analizować, jak jest odpowiedź na konkurs. No dzisiaj akurat już w wolnych wnioskach nie było do dyrektorów szkół, placówek pytań, ale mogę tylko powiedzieć, jest, szanowni państwo, konkurs na oddziały przedszkolne. I trzeba się dostosować, komponować, co będzie kryterium. I kryteria są, proszę państwa, i jest kilkanaście. Jeżeli spełnimy kryteria, dostaniemy punkty, dostaniemy dofinansowanie. Tak wygląda i trzeba tu dróg tak samo. Także państwo, tu się na pewno myślimy o tej drodze, na pewno wiem, znam doskonale. Z panem Waldkiem wiele razy rozmawiałem, jeżeli tylko będzie możliwość. Teraz poprawimy, postaram się poprawić, żeby była przejezdność. A docelowo, ja mam nadzieję, że powstanie tam droga, asfalt i będzie dom skomunikowany, jak się należy. Bo to jest przede wszystkim priorytet, o którym żeśmy się umawiali. W asfalcie, nie w kamieniu. W asfalcie. Jeżeli chodzi o tutaj pana radnego, pana sołtysa, proszę, Raga. Panie Felku, no przede wszystkim ta droga mi jest bardzo dobrze znana. Wiem, jak ona wygląda. Byłem osobiście, wygląda osobiście i ona oczywiście parametry, które są dzisiaj na drogę dojazdową do Kul, oczywiście nie spełnia na dofinansowanie. To nie znaczy, że nie będziemy szukać możliwości. Czy pan mówi pieniądze z Ameryki? Z chęcią bym przyjął, jeżeli Amerykanie by przysłali. Oczywiście można sobie żartować, można być uszczypliwym. Ja nie jestem uszczypliwy wobec nikogo. Myślę, że tam jest z pana strony. Z wielkim szacunkiem patrzę na każde gospodarstwo, które trudzi się, żeby po prostu zebrać płody rolne z pola i jeszcze, żeby był dochodowość z tego. I dlatego ten odcinek też jest dla mnie ważny. Rozmawiałem z panem Ryszkiem, który był ostatnio w Urzędzie Gminy Chmyciakiem. On przede wszystkim wie doskonale, jakbyśmy rozmawiali, że skomunikowanie jego jest od strony Brzoskowa i tam jest droga bezdyskusyjnie przejezdna. Poprawić, a najlepiej zrobić, by pasowała droga w Pawłowie, o której pan mówi. I nie jest też prawdą, że Pawłowie nic się nie robi, bo pamięta pan dzisiaj droga do Wały zrobiona, etc. Pas startowy dla Boeingów. Ale gdyby nie było możliwości, to by nie było zrobione. I tutaj Amerykanie nie musieli, ani Europejscy przyjeżdżać, tylko to były środki rządowe. Gmina oczywiście zabiegała. Zabiegamy druga część Pawłowa, która niestety do strumienia nie ma możliwości, jest regulacja pasa drogowego. Jeżeli się uda, starosta, powiat łuski, radni powiatowi powiedzieli, że chcieliby, żeby ta droga była zrobiona. I pan doskonale wie, dlatego że jest tu pan sołtys, pani sołtys, przepraszam, ale pan radny również z Górnowoli. I dlaczego doszła tamta droga, a nie doszła do Pawłowa? I to nie wynika z naszej możliwości. Radny sobie robi drogę, nie tam wykonuje tą drogę. No, panie od Górnowoli do Kamerzy. To jest, panie Felku, oczywiście uszczypliwość, ale potraktuję to oczywiście jako indywidualnie pana, jakby powiedzieć, słowa do pana radnego, ale na pewno, proszę pana, nie jest tak, że ktoś prywatnie sobie coś robi. Bo z tej drogi korzystają rolnicy. Rolnicy, nie pan radny, ani nie mieszkańcy, tylko wszyscy. Jeżeli pan pamięta,
Pawłowie pod Wałem. Jest był poprawiany odcinek drogi w asfalcie tam do końca. Tam jest potrzeba. No, pan uważa, że bez potrzeby, a przychodzili do niej mieszkańcy, żeby to zrobić. A pan akurat tych mieszkańców mniej uważa, niż na przykład oni sami jakby chodzić tu zabiegali. To nie znaczy, że nie są to głosy mieszkańców. Była możliwość, przyszło dofinansowanie, zrobione. No to trzeba im chodniki jeszcze tam zrobić. Nie. Nie mieli asfaltu, chcieli asfalt, udało się pozyskać dofinansowanie. Udało się. To samo tutaj. Pan oczywiście może być złośliwy, ja to odbieram jako potrzebę. Panie Sołtysie, ja tą drogę traktuję poważnie i jeżeli mi się z tego uda, zrobię. Ale nie, wie pan co, ja mogę obiecać to, co jestem w stanie sam zrobić. Nie mogę panu obiecać czegoś, co nawet prezydent naszego kraju nie jest w stanie. Jeżeli ja napiszę do niego pismo i powiem, że ja chcę drogę mieć w Pawłowie, przecież prezydent nie pisze, trzeba, żeś pan pomyliłeś adres. Ja nie mogę. I na pewno tą drogę zabiegam o to, żeby pozyskać, a to, że pan odbiera się, że pan obiecałem, może pan to tak odbierać. Na pewno, jeżeli dostaniemy środki, możliwość, zrobimy. Ja osobiście panu powiem. A to, że się nie udaje na tę chwilę, to trzeba próbować i na pewno będę próbował. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, bardzo proszę, bo mówię dzisiaj bardzo uwagę. Jeżeli chodzi o Pawł, Pawł jest ważnym miejscem, bo pan doskonale widzi, jak się zmieniło wyższe świetlicy, ale gdyby nie środki pozyskane i niemożliwości, bo gdyby nie było możliwości dofinansowania, dalej Pawł świetlica by wyglądała wyglądała wcześniej. Czy zmieniła swój wygląd? Tak. Czy ma ogrodzenie wokół działki? Ma. Czy my tam przyjeżdżamy, kosimy? Tak. Pana nawet nie musi to interesować, przyjeżdżamy, kosimy. Jako sołtysa pana to nie musi interesować. Staramy się przede wszystkim robić to, co do nas należy. To samo jest z przystankami na zakopach. My musimy kupić przystanek. Zarządcy drogi to nie interesuje. To jest tylko autoce na wody. I dlatego, jeżeli pan nie dostrzega, czy Pawłowie się coś robi, ja uważam, że robi się tyle, ile nam możliwości dają zewnętrzne. Na pewno nie robimy nic za własne środki w 100%, bo nas jako gminy nie stać. To samo tak jak pan. Ja każdemu życzę, żeby każdy miał kostkę na podwórku, każdy miał chodniki przy domu na ulicy w drodze powiatowej, ale niestety pewne są ograniczone możliwości. Nie tylko gminy, ale też naszych partnerów, sąsiadów, czyli powiat i województwo. Dlaczego tutaj pan radny Kuli mówi, że nie ma chodnika? No dlaczego nie ma przy 79 chodnika? Przecież mieszkańcy Lubicza powinni go mieć. Bo przecież wiemy, widzimy, jaki jest ruch. Czy to jest zależne ode mnie? Szanowni Państwo, no nie jest zależne. To, że ja piszę i mówię, że mają rację, jak najbardziej jest to prawidłowe. To samo pan sołtys z Pałowa. Jestem jak najbardziej za tą drogą, ale proszę mi nie przepisywać, że obiecałem i nie zrobiłem, tak jak złośliwości to zrobił. To jest nieprawda. Nieprawda. Tak jak pan sołtys jest, o dzisiaj pana sołtysa do spowiedzi, naprawialiśmy most Kaleczyny, prawda? On się bawił. Czy ja to zrobiłem komuś na złość, że nie naprawiałem go tyle lat? Ja go dzisiaj muszę zrobić, bo wiem, żeby nie przejechał za rok, może w ogóle ciągnikiem niczym będzie działał, ale skomunikowany. I to zrobiłem wyciągając możliwości, ile gminę i to niestety nam nigdy tego nie założył. Ale most jakby był całkowicie zawalony, już byśmy go nie odbudowali. I dlatego mówię, szanowni Państwo, jest dużo tych spraw. Nie jestem nastawiony na to, żeby przeciwko komuś działać, jakimkolwiek sołtysowi radnemu i naszemu mieszkańcowi. A jak jest możliwość, robimy. Jak nie ma, musimy w jakiś sposób się ugodzić. Pani sołtys, pani Krysianowa. Oświetlenie. Mówiłem, że oświetlenie jest zaprojektowane, są uzgodnienia z generalną i niestety ja nie mam wpływu na uzgodnienia generalne. Generalna mi pozwoliła zrobić oświetlenia w Ostrowcach. Projektant został wyłoniony, umowę podpisał, poszedł w teren. Generalna, szanowni państwo, dróg krajowych nie daje warunków, nie pozwala zaprojektować. Tak samo tutaj, pan Chociniek, jest pani sołtys z Pachocina, Błonie numer 2. Czyli jak się idzie, Wody Polskie nie uzgodniły, nie dają decyzji. Trzeba było zrobić operat wodnoprawny, udało się operat zrobić. Wody Polskie powiedziały, wyrażają zgodę. Mamy dzisiaj dokumentację, ale nie było konkursu do tej pory. Pojawił się konkurs, złożyliśmy wniosek o zapotrzebowanie. Jeżeli będzie uzgodniona dokumentacja, złożymy do konkursu, jeżeli takie będzie dedykowane, szanowni państwo, i robimy.
I robimy. I tak samo tutaj, panie Krzysiu, na pewno te oświetlenia, jeżeli dokumentację mamy, chcemy zrealizować. Nie tylko w miejscowości, nie tylko w miejscowości Nowy Korczyn, tak jak powiedziałem, jeszcze żeby zaprojektować, szanowni państwo, miejscowości Czarkowy, dodatkowe oświetlenie uliczne. Zaprojektowaliśmy w Pachocinie i to jest, jak powiedzieć, pokłosie tych wniosków, które spływają do nas. Jeżeli chodzi o galerię, tak, zgadzam się. Rozmawiajmy, niech pani rozmawia z sąsiadem, weź, że utnij te gałązki, utnij, że do rzeczy. To pański. To nie jest nasze. To nie jest nasze. My możemy tam ewentualnie estetykę poprawić. Ale no ja oczywiście nie mam tego właściciela. Pani może mu delikatnie mówiąc, zobacz, co tu się dzieje. Drogi sąsiedzie, szanowny mieszkańcu, żeby po prostu spróbować to poprawić. Zgadzam się, zarośnięte jest. I jest większość takich odcinków, gdzie nawet nie możemy nawet naszego mieszkańca ruszyć tych prac, żeby mu zwrócić uwagę. Jak rośnie, to samo, żeby mu dać spokój. Ale jak to jest pas przydrogowy, to nie można tego ruszać. To my obecniemy. No i co, będziemy jeździć co, a mógłby lepiej przypielęgnować to drzewo. Przecież pani wie. My teraz będziemy się zajmować na dziś rok obcinanym gałęzią. Kupimy ten sprzęt, będziemy się bawić. Na chwilę nasi sołtysi i mieszkańcy powiecie, że nie robi tam nic więcej, tylko obcina za gałązki. A drudzy będą mówić, no to niech się bawią. No niestety tak jest, że nie ma pielęgnacji rogów przydrożnych, żadnej pielęgnacji nie ma. Na pewno, panie Krzysiu, to będziemy robić, kupiliśmy maszyny, sprzęty, wyjedziemy za chwilę, będziemy rozwijać, będziemy próbować poprawiać przede wszystkim przejezdy. Bo mamy dzieci do szkół, chodzimy, wiemy, jak wyglądają skrzyżowania. Oczywiście wiemy o tym i po to jest to kupione. Nie po to, żeby stało, tylko żeby na tym pracować. Jeżeli chodzi o ten ubytek w drodze, wiemy o tym, będą asfalty szły na drogi asfaltowe. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcami, że będziemy, uzupełnimy te ubytki w drodze tutaj w Korczynie. Jest to słuszna uwaga, wiemy o tym, czekamy, jak będą firmy rozkładały asfalty na tych drogach, o których wspomniałem, uzupełnimy to, ten ubytek. Jeżeli chodzi o drogę za weterynarią, tak, też również by już dawno było, że byłaby zrobiona, jest wiadomo w czym, w destrukcie. I z pewnością, jeżeli tylko będą możliwości, ta droga za rogiem, tak jakby to powiedzieć, za lecznicą, chcemy, żeby też kiedyś była no, taką drogą w asfalcie. Ale tak powiedziałem, to wszystko musi wynikać z optyki. Jeżeli by nam zbywało, to byśmy oczywiście gdzieś indziej też poszli, bo ta droga suszy, ale jest sucha, nie idzie się na mokro, idzie się oczywiście mijając wiele innych gorszych odcinków, co nie znaczy, że jest, nie jest, by powiedzieć, tutaj ważne. Dziękuję za moi drodzy, przede wszystkim, szanowni państwo, ja cenię sobie tak powiedzieć współpracę. Oczywiście trzeba rozmawiać, dyskutujemy tutaj nawet, jakby powiedzieć, o rzeczach, które w naszych oczach małych mieszkańców są ważne. Chciałbym tylko też powiedzieć o rzeczach, które tutaj z mojej inicjatywy były, w moich wnioskach, że odbyło się spotkanie z Rajapolderem. Daliśmy sobie czas, żeby złożyć jakiekolwiek państwo uwagi, czy to będzie na tym formularzu, czy to będzie na podaniu, dowód polski, za pośrednictwem Urzędu Miasta w Nowym Korczynie, żeby państwo, żebyście swoje uwagi, spostrzeżenia dawali. Mówimy tutaj o zagrożeniu przeciwpowodziowym i rozwiązaniach, jakie są zaproponowane, czyli budowa polderów wodnych. Nie wiemy na jakich zasadach, mówiliśmy o tym. Ale proszę was, jako mieszkańców, tutaj też pośredniczycie w rozmowach w swoich sołectwach, żeby te uwagi spłynęły. Jeżeli nie będzie głosu od was, to Wody Polskie potraktują, że jest im to obojętne. Pacanowie, nie było spotkania. Do mnie sołtysi radni dzwonili z gminy Pacanów. O co tu chodzi? Spotkanie jakieś z wodami było zorganizowane. Ja mówię, to jest moje inicjatywy. Wody Polskie tu nie przyjeżdżają na razie. Powiedziałem, że będą głosy od was spłyną na papierze. Te uwagi zaprosimy przedstawicieli Wód Polskich. I oni będą widzieć, co mieszkaniec, jakie ma spostrzeżenia, jakie ma uwagi. Ale to trzeba złożyć do urzędu. Jeżeli chodzi o króciutko też inny temat związany z wyborami. Za chwilę są wybory parlamentarne, szanowni państwo. Nowe wytyczne, nowe, szanowni państwo, nasze, by powiedzieć tutaj, obowiązki. Przygotowujemy, organizujemy wybory, szanowni państwo, zgodnie z ustawą, która jest na terenie naszej gminy. Dodatkowo chcę powiedzieć, że trafiły już kolejne wytyczne, że mamy
dodatkowe dwa lokale, o czym Państwo wiecie. Lokal w Piasku Wielkim mamy zorganizować wyborczy, którego nigdy do tej pory nie było, i w Sępichowie. Oczywiście nie udało mi się przekonać dyrektora tutaj Mikcika, dyrektora biura wyborczego, aby utrzymać na tym samym, jak widzicie tutaj, poziomie. Wręcz było wnioskowane, żeby tych lokali było więcej. Mamy dwa lokale dodatkowo, które musimy dostosować i musimy przede wszystkim, Szanowni Państwo, sprostać oczekiwaniom ordynacji i tej ustawy o wyborach. I to, Szanowni Państwo, się dzieje. Tutaj bezpośrednio zaangażowane osoby są pracownicy urzędu, którzy w porozumieniu z biurem wyborczym działają. Do gmin powpływały wnioski od mieszkańców naszej gminy o udział w pracach komisji wyborczych i referendum, które też będzie towarzyszyło, Szanowni Państwo. Będzie Pan Sekretarz mnie informował, tak, że będzie losowanie, bo jest ilość osób zwiększa niż ilość członków komisji. O tym będziemy też informować, bo to losowanie będzie za udziałem i będą komitety wyborcze, które zgłaszały, będą informowane o losowaniu. I z pewnością tak będzie. Chcę tylko powiedzieć, że lokal wyborczy w Nowym Korczynie, zważywszy na prace modernizacyjne GOP-u i przeniesiony GOP do remizy, bo nie mieliśmy gdzie indziej wyjścia, będzie lokal wyborczy w Nowym Korczynie, w Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie. Porozumieniu tutaj z urzędem, ze szkołą, musimy to zorganizować w taki sposób, jak inny. I tutaj prośba o przekazanie tych informacji według właściwości mieszkańców, którzy zamieszkują poszczególne sołectwa i są objęci obwodami do głosowania. Także Piasek zupełnie inaczej, prawda, głosuje, Sępichów inaczej, przede wszystkim już nie przyjeżdża do Ostrożysk i przede wszystkim tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze ogłoszenie, chciałbym Państwa przypomnieć, że zostało ogłoszone, że w związku z zamiarem uruchomienia żłobka czy klubu dziecięcego w Brzostkowie, bo można tak to też tłumaczyć, jest ogłoszona informacja, że osoby chętne, potencjalne chętne, które by chciały podjąć zatrudnienie, przede wszystkim tam są wymagania, jakie trzeba spełnić, można te wymagania uzupełnić, jeszcze jest na to czas, żeby te kwalifikacje uzupełnić i zgłaszać ofertę osób chętnych do pracy w żłobku. Oczywiście w związku z ilością dzieci do żłobka osób będzie musiało pracować co najmniej 5 wychowawców, opiekunów. Także jest to, jakby powiedzieć, potencjał. Oczywiście jest to na stronie zamieszczone, szczegóły i zachęcam, żeby się Państwo razy zainteresowali. Jeżeli chodzi o Panią tutaj jeszcze, Panią Przewodniczącą, odnośnie z jednej strony ścieżka, a z drugiej strony chodnik. Nie ma takiej możliwości. Przepisy o ruchu drogowym nie umożliwiają. Albo musimy zaprojektować i wybudować ciąg pieszo-jezdny, który ma spełnia parametry techniczne, czyli chodzi o szerokość, zabranie, ewentualnie pasa drogi, ewentualnie zabranie pasa jezdni. To są, jakby powiedzieć, przepisy, które nie ma takiej możliwości. Namalowanie, wstawienie znaku nie absolutnie nie spełnia żadnych przepisów prawa o ruchu drogowym i przede wszystkim infrastruktury drogowej. Króciutko jeszcze chciałbym zabrać głos. I w tym miejscu chciałbym przede wszystkim Państwa tutaj bardzo gorąco apeluję odnośnie polderów, żeby móc się spotkać z wodami polskimi na tej sali, zaprosić, muszą spłynąć od Państwa uwagi. Czy to w formie, tak powiem, jeszcze raz powtórzę, pisemnej, opisowej, czy formularz, który został przedstawiony. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Proszę, ja. No Panie Radny, tak? Najlepiej. Co ty się proszę? Ja jeszcze chciałem właśnie odnośnie tych audyt. W tytule tam u góry to kto tam ma być wpisany? Urząd Gminy czy ten CPP? Wody Polskie. Wody Polskie. To jest ankieta dla Wód Polskich. My żeśmy Wam umożliwili, żebyście mieli tą ankietę. No dobrze, a ten co wypełnia to swoje dane, jakie to tam telefon wpisać? Tak. Bo ta osoba jest żywo zainteresowana. Ona będzie tak naprawdę brała udział w dyskusji dalszej. I to jest jedna sprawa. A druga, to już wspomniał Pan o chodniku.
Czy jest możliwość od nowego ronda tutaj do kościoła do traktoru przedłużyć te chodnie jako ścieżka rowerowa i piesza ciąg? No bo tam niewiele jest węższa, a jest problem, bo ruch jest duży i dużo jeździ i tak zawisły na rowerach, jak i tutaj naszych mieszkańców. I boją się, że w każdej chwili może policja wziąć i tego upada. Powiadając tak, jeżeli chodzi o ankietę przede wszystkim spersonalizowana, czyli osoba, która wypełnia, która się po tym podpisuje, powinna tak to zrobić. Jeżeli chodzi o tutaj kwestie związane z drogą 79, jeszcze raz odpowiadam. Gorąco proszę, żeby wnioskować jako mieszkańcy o przebudowę panu radnemu, też pan Paweł Kulik tutaj wnioskował, żeby było to poparte mieszkańcami. Przebudowa drogi 79 od Supi do ronda na most jest w koncepcji przebudowy na kolejne lata. Z mojej wiedzy, którą posiadam, gdyby się okazało, że będzie wykonywana obwodnica, oby się tak stało i te zapewnienia i te środki się znalazły, to odcinek od ronda przed Słoczynem do ronda na moście nie będzie brany w ogóle pod uwagę, nie będzie przebudowywany. Ten odcinek będzie na barkach docelowo gminy Nowy Korczyn. Przepisy o tym mówią. Jeżeli powstanie obwodnica, odcinek od ronda do ronda w Korczynie, tutaj na most, będzie własnością docelową gminy Nowy Korczyn. I my będziemy zarejestrować. Nie będzie tutaj ruchu tirów, będą tu osobówki jeździły, ale odpowiedzialność za pasy, drogi, przebudowy, remonty będą nasze. I wtedy mamy elastyczność, możemy o czymś mówić, że będziemy mogli coś zaprojektować, wykonać w ciągu tej drogi. Sprawędzie docelowo, jeżeli powstanie obwodnica, będzie własnością gminy. Nie powiatu, nie województwa, tylko gminy. Tak zresztą się dzieje w Busku Zdrowia, państwo je widzicie. Dzisiaj odcinek wojewódzkiej drogi, który biegnął od Buska przy Grota w dół, tam się leciało do Rota, aż w gdzie miejscowość, to jest gdzie? Z Ludowice, tak? Za Ludowicami. Radzanów nawet, do Radzanowa. Ten odcinek już nie jest drogą wojewódzką. To jest, szanowni państwo, odcinek drogi gminnej. A był drogą wojewódzką. Tak, a obwodnica, która została wybudowana tutaj od ronda w Radzanowie aż do Buska, jest, szanowni państwo, w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tak się tutaj też stanie. Ale na tą chwilę trzeba wnioskować, jeżeli te wnioski wpłyną, przekażemy generalnie. Jest nam bardzo trudno, ta współpraca i te wytyczne generalne są bardzo obostrzone. Nie możemy uzgodnić dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie możemy uzgodnić ścieżki rowerowej. Chcieliśmy z korony wału zaprojektować ścieżkę rowerową w prawo, jadąc od starego Korczyna i przed rondem, żeby móc nawrócić i do Korczyna wrócić ścieżkę rowerową, o której pan wspomniał. Czyli po drugiej stronie, od strony kościoła klasztornego. Niestety nie ma takich uzgodnień. Generalna nam tego nie chce uzgodnić i nie chce nam pozwolić na to. Jest w tym bardzo duży kłopot. Także powiem, szanowni państwo, wydaje się mieszkańcom, że to zależy od samorządu nowochoczyńskiego. No nieprawda. Jesteśmy, jakby powiedzieć, w administracyjnych pewnych tutaj szlabanach i nie mamy tak naprawdę dużo do powiedzenia, jedynie uzgodnienie i porozumienie, dialog. Także ja do tego dialogu też zachęcałem i prosiłem. Dziękuję. Bardzo pan jeszcze? Ja jeszcze chcę takie wytłumaczenie, bo sołtys Pawłowa, muszę mu wytłumaczyć pomału, że jak przyjechał do Górnowoli, to mam czterokrotnie więcej dróg bez kamienia. Gorszych, jak jest ta od Mieciaka w raju. Następną sprawę. Każdą sprawę. Felek przychodzi, że tu nie wolno, bo jestem przewodniczący Komisji Rolnictwa. Ja oceniam według siebie, jeżeli człowiek na Kalenczynie kupił sobie dom, mieszka w polu, na obrębie Jorgusia i on samochodem nie dojedzie, ma ukręta, tam kręt na rogu mieszkał, zostawione umiaki, poprzykrywane i samochód zostawia i pieszo chodzi
a burmistrz tam wybrał i na przykład te rzeczy zrobił, a ja miałem mi zabronić, jak ludzie nie mogą dojść, Kmieciak ma dojazd. Kmieciak ma dojazd, do niego pogotowie nie dojazd. Stanek mieszka w Polach. Tak samo i ta droga jest kawałek zrobiony w Górnowodę, resztę na Kawęczynie i ty przychodzisz, żeby tam drogi nie robić, ja mam to tak podczyniać, że się taki sprawiedliwy jest. Następna sprawa. Następna sprawa. Nie ma drogi na Pawłowie, powiatowej. Samochody wszystkie wracają. W raju już my zrobimy, walczymy my i burmistrz i ja zrobiliśmy do walu. A tutaj 8 lat temu przychodzę powiatowi, nie będę mówił którzy, zdjęcia robią, już będzie, już będzie. Nie będę do jakiegoś należał partii, zdjęcia do dziś zrobione, a drogi nie ma. I ja mam iść w takie miejsca, Matko Bosko, pojadę do Starego Trzynosa, tak się same dziury jak i w Górnowodzie. Pojedzie z Dożukowic, tak samo tam wyrywa takie, a mi zobaczą, to się same te ciągniki przewracają. Tylko mówię, że te drogi... Dziękuję.